Dosłownie, żeby nie rzec, znaczy literalnie mnie pojebie. Dobra, pytanie ze spawnu, trochę się grało w tego. Ustawienia chyba wszystkie mam ok. Nie będę kwestionował rozdzielczości. Nie kwestionuję rozdzielczości, to jedyne o co się proszę. Stream ma tym razem chyba ustawione dobre ustawienia. Zresztą da się to bardzo łatwo sprawdzić. Nie ma sejk, co tam? Zadziała czy nie zadziała? Zadziała. To wszystko co potrzebowałem mieć. Sejk to uprzedzałem, że to jest MS Paint Quality. I mam nadzieję, że nie spodziewałeś się absolutnie niczego innego. Właśnie skończyłem master dokument, to możesz przyjść z master dokumentem i mnie wspierać mentalnie. Bo wspieranie mnie mentalnie to chyba to, czego najbardziej teraz potrzebuję. Chcesz sobie robić taki quick, jak rozumiem? Wiem doskonale, że wyjebię się gdzieś po pół godziny i stwierdzę, że to nie dla mnie i pierdolę nie robię. Ale mniej więcej taki jest plan, owszem. Yes, indeed. Da się. O, da się lepiej. To jest bardzo dobre pytanie. Biorę firebomby, z których nigdy nie skorzystam. To jest absolutnie gigaplay. Nie wmówicie mi, że to jest zły pomysł. Ja doskonale wiem, że ja z tych firebombek nie skorzystam. Nawet jeżeli je wezmę. A jednocześnie z niczego innego tutaj nie skorzystam. Bo Lightninga mógłbym wyekipować niby, ale on aż tak dużo nie daje. Divine Blessing, Hidden Blessing XDD, Fire Gem XDD, Sever Laneless Solon chyba aż tak dużo nie dawał. Złota Monetka XDD, Red Eye Orb XDD. Zastanawiam się między gałązką a Firebombą tak naprawdę z tego co jest. Gałązka to dla mnie trochę safety stat, jakbym spierdolił skok po tego, po Bonsharda. A zaczekam do 11, jakby ktoś chciał wpaść i ruszymy. A w tak zwanym międzyczasie pozastanawiam się, czy ja chcę firebombkę, czy ja chcę brancha, firebombka, czy brancha. Niby zaczanka można, ale to implikuje, że ja dojdę do momentu, w którym będę, będę czanków używał. To dość odważne założenie. Ja się spodziewam, że ten run się skończy zanim dojdę choćby blisko Watchersów. Głupie pytanie. Jaka jest różnica w statach między Mercenary a Assassinem? Assassin ma dwa mniej dexa, ma dużo attunementu. Zastanawiam się, czy jest jakaś klasa, która też ma dużo dexa i nie jest Mercenary. Assassin najbardziej. Tak naprawdę ja biorę Assassina tylko i wyłącznie dlatego, że ma... Dlatego, że ma tarczę do parowania.
bardziej niż cokolwiek innego, bo nie lubię tej tarczy. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jego rozkład statów nie jest optymalny. Bo mam wyższy poziom, więc będę potrzebował więcej dusz na poziom. I mam trochę niepotrzebne staty w postaci Rak czy Inta względem Mercenary. Więc rozumiem, dlaczego Mercenary może być lepszą opcją, ale tarcza do parowania jest dla mnie zbyt silna. Oczywiście mówię to jako osoba, która kompletnie spierdoli parowanie i wypierdoli się gdzieś na tym ranie, żeby nie było. Ale i tak będę sobie mawiał, że dokładnie po to zaczynam jako asasyn. Clueless. Dobra, asasyn, niech będzie ta bombka, wybija 23. Tak się grało w tego. Największym wyzwaniem będzie dla mnie w tej chwili, żeby nie zgarniać pobocznych rzeczy wcześniej. No co za late night streamowanko. Zostałem sprowokowany przez Civica tym, że on robił swoje rany z sosów. Cześć, tutaj grze się abrał. Okej. To tak naprawdę wszystko wina Civica. A jeżeli pytasz, dlaczego tak późno, pracuję do 23. Znaczy, pracuję trochę krócej, ale ten efektywnie do 23. Dość odwrotnie. Że pracuję efektywnie krócej, a na papierze do 23. Tak, zdalnie. Gdybym nie był zdalnie, to na pewno by mnie tu nie było w tej chwili. Aby jak się ten skok robiło? Tak? Nice. Jakbym nie był zdalnie, to już dawno bym nie szlak trafił, coś czuję. No dobra. Czy pamiętam, jak się walczyło z Gunderem? Pewnie nie. Okej, nie jest aż tak zna. O lala. Te bombki zdają mnie niż pamiętam. Nie tak chciałem zajść, ale... Teraz zostaw mnie. Czy ja umrę, Gunderze? Jest spora szansa. Nie zrobiłbym czegoś tak głupiego. No bo zazwyczaj bombek nie korzystam. To dlatego. Ja bym go bił normalnie, to bym pewnie go pobił bez jakichś większych testów. O, well, niech tak będzie. Zaraz padnę na diska, spoko. Tak, dopóki można było padawać, to mi szło. Już zapomnę, jakie te potworki siema. Są straszne. Siema. A jesteś prawdopodobnie za cicho dla streama, ale to inna sprawa. Ja sobie z godzinkę pewnie posiedzę. Aha. Zobaczymy też sobie mentalnie... Odnotuję jakieś ważne, wartościowe rzeczy. Odnotujesz sobie mentalnie, jak mi mentor siada? Bo jesteś, wiesz, ważnym, wartościowym źródłem informacji dla mnie. Clueless. Ile razy masz zmieniać to hasło? Tyle razy, aż się nauczysz, jakie je masz. Dobra, to teraz czas spędzić tutaj 30 godzin. Yep. Klasyk. Cześć. Witamy serdecznie. Yep. Panią wszystkiego najlepszego z okazji święta. Wszystkiego najlepszego. Jesus Christ, nie wiem, gdzie tego drzewa. Nie, serio. To jest to jedno drzewo, z którym nigdy nie potrafię tutaj radzić. Kurwa masz. Ja będę musiał. Mój routing ten... Mój routing przewiduje, że ja... Że masz kobietuta?
Czekaj, sekunda. Cześć, Pecku, witam. O, święty Boże. To jest to jedno jebane drzewo jest easy. Ja wiem, że drzewo jest easy, tylko u mnie z drzewem jest tak, że ono mi albo wejdzie za pierwszym, albo za 15 razem. Nic pomiędzy. Teraz ci nie weszło za 15, no. Dobra. Dobra, jestem. Ach, to się dobiło. Halo? Nie mogę tego tutaj wstawić? Jak to nie możesz? No, czekaj, patrz. Leave selected. What the fuck? Tam powinieneś mieć discard. A discard? Przecież discard wyrzuca na amen. Czekaj. Discard na amen znaczy, wyrzucał. Nie, dobra, okej, okay, może tak być, tylko po prostu dlaczego ty masz to wyczernione? Znaczy ja nie mam tylko wyczernie. Masz leave discard wyczerniane przecież. A! Okej. To jest dobre pytanie. Blackfire Bomber się nie da? I ty mnie oszukałeś? Da się, na 100% się da. Tu się dzieje jakaś czarna magia, której nie rozumiem. Yep, klasyczne podejście do speedana. A, kawałek to Silver Serpent. Chcę, byś wiedział, że się wyjebie na walce. Znam się na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że to się stanie. In before, nie wiem, to z jakiegoś powodu trade nie działa, zanim odpalisz ognisko, I don't know. A nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Dlatego pewnie tak działa. Dobra. Actually, teraz mnie zaintrygowałeś, ja muszę sobie odpalić te sole sam. Rainforce, alot na 5. Be careful. To co, danserka pierwsza? Tak, jak to bossowie pomiędzy, tak zwani. Speedonej. To bossowie pomiędzy, którzy... Fucking with me. Yep. Jeśli uda mi się przejechać jeszcze w czasie trwania sobie w niedzielę, czy wpierdałem na streama Twika? Śmiało. Znaczy, w sumie może nie powinienem być osobą decyzyjną, ale... No. No problemu. Dobra, jak to szło teraz? Literalnie nikt się nie pytał o wdajnie czy japę. A smoku, zagruj się, pes. Smoko? Halo, smoko? Nie zagrujesz jeżeli biegnie, powiem tak, jeżeli biegniesz na pałę prosto, to przebiegniesz przed smokiem. Tylko nie możesz się zatrzymywać. Never stop, aha, just go. Aha. Kolejne tym nie celują. O, ja pierdolę. Ale zostałeś skok blokowany, what the heck. Czemu bok się w ogóle nie pojawił? To jest dobre pytanie. Mam przeklęty run obecnie. To... Co jest z tym przejściem? Mój obecny run krzyczy dosłownie, jeżeli coś może pójść nie tak, to pójdzie nie tak. What the hell? Pierwsza śmieć, tak, byłem blisko wyjebki na Gundyrze, ale to przemilczę. Dla swojego każdy własnego zdrowia mentalnego. Trochę tak. Nie podoba mi się, że nie mam pełnego. I patrz, teraz smok normalnie zleci i mnie spali. Wait for it. Pewnie tak. Okej, smok nie istnieje. Nie może mnie skrzywdzić. Mam pytania. A, ja nie. I co, też oj, mnie zablokujesz? Mogłeś mu dać trochę wyjść. Rozumiem. Mogłeś mu dać trochę wyjść. Rozumiem. Najgorsze jest to, że te chuje za mną pobiegną i nie da to mi ognisko usiąść. Ale... Get fucked, kiddo.
A, no dobra. Ja robię bezpieczne ogniska tak zwane. Nie No chcę ja w ryzykować. moim nowym routingu rozpisanym też tam zostaję przy ognisko. Bo tam jest shard i tam jest moje pierwsze plus jeden Aha. w biegu. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie chcę skipnąć tutejszego Estus Sharda, który jest tam na dole. Ale chyba nie. A? Mi kolega chyba chce powiedzieć, że ja chcę go skipnąć. EP. Tak. Oni mnie nie usłyszą. Szkoda, że psy nie muszą słyszeć. O, nice. Jestem emowany brutalnie. Bardzo brutalnie jestem emowany obecnie. Dacie mi to spaść? Puch, mi się skończył doskonale. Zastanawiam się, czy to jest angle na to, że idę po tamto ognisko i uprzejmie siadam. Bo ilość moich estosów i Black Embera mnie naprawdę niepokoją. Okej, to zdecydowanie jest na to angle. Czemu mi się Chyba nóżki szkoda, świeciły, no. bo spukłem. Jestem spuki i mnie nie słychać. Spuk to czar, który sprawia, że przynajmniej w teorii nie dostaje się obrażeń w spadku. Podkreślam, że przynajmniej w teorii, bo praktyka bywa bardzo różna. No dobrze. Ja muszę sprawdzić, co z tym skokiem, żeby mnie routing w dupę nie jebał. Którym skokiem? Z tym. Znaczy, z tym tradowaniem A, śmiesznym. okej. Wow. Wiedziałem, że kolega będzie chciał mnie udupić. Leave me be. Leave me be, bro. Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Chłop mi dosłownie spadł na łeb. To nie Tyle było tak. masz na głowie. To nie było tak, że przeciwnicy ci nie strzeli. Spuk jest też od tego, ale nie tylko. Darmowe dusze. Dobra, czas się wyjebać na fanforcie. Nie wiem, moje magiczne podejście do deszczu zawsze się sprawia do tego, że raz się wypierdam na wodcie. Nie wiem, jak to działa. Ludzie przed nim zbierają często tego Lightning Resina. Wiem, ma to sens. Nie no, jak ja sobie dam radę, to też sobie poradzę. Oczywiście, że nie. To w sumie na pokój z Raiderami to może mieć sens. Nie wiem nawet, czy jakby klasa, w którą Shinji poszedł, nie ma więcej sensu na początek. Twin Blades są silniejsze mimo wszystko niż znaczy, Rapier. Bardziej mi chodzi o ten spuch, że on może momentami pomagać, tylko spuch na pewno pytanie. bardzo pomaga, jeżeli chodzi o te, o wpadki niektóre. Bo on ci po... Anatolia Karpowa. Bo on ci pozwala zrobić niektóre wpadki, których normalnie byś nie zrobił. Nie no, to szarża jest PC i... Czy on właśnie opóźnił swoje zionięcie jakieś 50 godzin? O, nie ma HP, żeby przeżyć się dwa hity. Nice. Au, yep. Jak już mówiłem, nie przeżyje dwóch hitów w tej walce i to jest bardzo problematyczne. Na szczęście on teraz szarżuje. Więc teraz powinien zionąć, tylko jest bardzo niefajnym, ale to nieważne. Nie do siebie. Jeden hit. Dobra. Nie jest ze mną aż tak źle, ale 400 na to poszły.
Czy bawiłem się w Pyromancjana albo innego Magicana? Bawiłem się chyba w każdego możliwego rana w DS3. Rzuć bardzo sprawnie z Wurtem. Polemizowałbym z tą z pewnością. Czy mam jakieś porady? Jeżeli nie masz nic przeciwko grindowi, to grindujesz miecz z tych skurwieli, którzy tutaj biegają. W sensie z Lost Ignite'ów. Bo Lost Ignite ma eskalowanie z magicznych statów. A propos kolego, daj mi Lost Ignite Sorda. Okej, nieważne. Zabierz mi Embera, I guess. Okej, rozumiem. Nie chcę być zlokowany, Jezu! Ajajaj. Okej. Jak już mówiłem, ja kompletnie nie potrafię omijać rzeczy, które są błędne. To jest mój zasadniczy problem. Bo tych Lost Ignite'ów da się po prostu pominąć i mieć wyjebane, a ja nie potrafię sobie odmówić takiej przyjemności wątpliwej. Ewidentnie. No co, skoro i tak mój speedrun idzie bardzo dobrze, to idę do nas. Mam resztki szacunku do siebie. Powiem więcej, jak widzę, jak mi idzie, to dancerka to jest zdecydowanie co pomysł. Jakbyśmy chcieli tutaj spędzić 20 godzin. Aż tak to nie. Ale nie wiem, czemu uważasz, że zabijanie jest szybsze? Ona za pierwszym dialogiem ci daje banner. Więc to jest kwestia przeklikania jakichś 7 kwestii. Czym teraz grasz? To jest Assassin. Wziąłem go głównie dlatego, że mi starczy do padowania skali, nigdy więcej nie skorzystam. Nie no, na Pontife. Na Watchersach. Watchersów da się parować, nie? No. Znaczy nie ukrywam, że Watchers planuje parować. Podnieś banner. Zgarnij ognisko, bo jestem pizdą. Mam ochotę pójść po YOLO, żeby dostać darmowe poziomy XD. Ale chyba aż tak źle jeszcze ze mną nie jest. Chyba to możemy wbiec grzecznie i kulturalnie, o ile psy akurat się za mną nie rzucą. W co absolutnie byłbym w stanie uwierzyć. Case in point. Te psy mnie cały czas gonią, to jest chyba najgorsze. Ja was kurwy słyszę. Chyba teraz wcale mnie będą gonić przez 30 lat. God bless. Tu jest Estusi. Tu jest też przy tych zabudowaniach jest jeden z shardów, który sobie zrautowałem. Ja nie wiem, chyba uznam, że będę miał te, że będę miał dwa. I resztę sobie dokupię. Okej. Bo nie wiem, czy jestem w stanie tak na szybko ogarnąć, gdzie będę miał ich więcej. O Boże, zapomniałem o tym drugiemku. Teraz tak się zastanawiam, gdzie się... O, to był błąd. Dobra, nie. Czy to czemuś się spadało? Nie uciekaj mi. O mój Boże. Ty ile mnie żartujesz? Dżem otrzymany. Dla mojego własnego bezpieczeństwa i spokoju. Ja biorę to ognisko. Nie chcesz wydać tych dusz? Ja jestem jak Seversi, nie wydaję dusz. Nie, później przypierdalasz jakieś 10 tysięcy. Yep. Nie, no jak będzie jakaś ważniejsza okazja, żeby się wrócić, to wydam. YOLO of London, mój ulubiony NPC. Dobra, zgram sobie Master Document. Właśnie, ja nie mam brancha. Chcę, żebyś wiedział, że jest niezerowa szansa, że będę prowadzał i skoki i w trakcie skoku oberwę ten. Czekaj, to się tam skakało.
Widzisz, ja przez to, że nie biorę brancha, nauczyłem się grać bez brancha. Kurwa, bardzo sensowne jest to, co powiedziałem przed chwilą. Ale nie jest to nieprawda. A? Dobra, jest mój... Au. Bo mnie zaintrygowało to... Zaintrygowały mnie te bombki. Aha, Ziegwald. Ziegwald, a co to nie znam? Nie jestem pewien, czy robienie questline'a z Igualta jest jakkolwiek blisko speedrun'a. Nie. Też mi się tak wydaje. Ani trochę blisko, jakby nawet tego Jorma obijesz szybciej bez niego. Czekaj, czy ja właśnie celowałem? Ale nie, czy i tak musiałem iść po tego, po Bonsharda. To nieważne, bo się zastanawiałem, czy nie dało się przejść od strony ogniska szybciej. Aha. Ale... Jak sobie przypomniałem, że szart jest rzeczą, to uznałem, że no. Ach. Skąd ten pies się tu wziął? To są standardowe teleportujące piesy, jak wie. A? To zajebiście. Wiedziałem. Well. Myślałem, że zdążę. Jezus Maria, moje platynowe podejście to jest 51 godzin? Tylko? Nie, platynowe, no nie wszystko robiłem. Czekaj, bo tutaj było zamknięte i trzeba było klucza. Platyna, ale still. To już wszystko pamiętam, już wszystko pamiętam. Najlepsze jest to, że takich ja teraz tam straciłem, powiedzmy, 7000 dusz. To jestem w stanie tyle zgarnąć tak naprawdę, idąc po jedną dużą jaszczurkę. Czy zgarnąłeś tego bonsharda w końcu? Tak. Dobra. Tylko tym razem pobiegnę bliżej tej głupiej wieśmy i zignoruję te psy, które mnie goniły. Znaczy zignoruję. Sprawię, że nie będą mnie gonić, o. Bo myślałem, że będę sprytny i pobiegnę bardziej z lewej strony, że wieśmia mnie goniła, ale to oznacza, że psy mnie przez to goniły. A jak widać, psy były dużo większym problemem. A jak tutaj pobiegniemy prawo z Soną, to w sumie też są psy. A whatever. Powiem więcej, teraz wszystko się tak paskudnie zebrało. W jednym miejscu, że chyba prosto. Odrobinę ich poogarniam. Dla bezpieczeństwa. Yep. Nie robię world recordów ani z takiego, więc równie dobrze mogę sobie zrobić. Bezpieczną strategię, że się tak wyrażę. Au, lepiej bezpieczny niż przepraszam, czy jakoś tak poszło? Estus. Dusze. Masz teraz jakiś rapier. To jest albo rapier, albo estok. Jedna z dwojga. Nigdy nie pamiętam. To jest domyślna broń dla tego. Dla asasyna. On nie jest jakiś super silny, ale nie jest też jakiś tragicznie słaby. Wyobraź sobie, że istnieje coś jak tej quitowania. Couldn't be me. Couldn't. Dzięki, Ziegwald. Could be me, actually. Ja muszę się nauczyć coś wpisować w jakichś newralgicznych momentach. Ja właśnie staram się tego nie robić. To co? Spadł jego. Jedziesz. Ja w siebie wierzę. Okej. Okay. Moja jedna próba parowania została wykonana. Jak on mnie zabije przez to, że otwierałem drzwi i nie zdąży się dolnąć. Nawet bym się nie dziwił. Dobra, to wygląda jak dobre miejsce, żeby się cofnąć. Akurat sobie wydam chyba dwa szardy i jednego bondasta. Znaczy bondasta. Zwyczajnie mówię na to bondast. Reinforced. Bondast to jest dwa. Tak. A blind bondast. Tak. It's the bestest game.
A, wszystko w tekstach. Powiedział nikt nigdy w DS1 nigdy da? Nie potrzebnie wstawałem, ale do sacrifice. Honestly myślałem, że zgarnięcie 280 dusz przed Firelinkiem będzie prostsze. A potrzebujesz 280 przed Firelinkiem konkretnie? Tak mam zrotowany level. Zaptobęcz nie możesz po prostu skopać tego jak mógł Sadmastera? Pepeś? Ryzykowne. Zrobiłem ten skok za pierwszym razem, ja pierdolę. Holy shit. Macie już nigdy więcej tego nie powtórzysz? Pewnie tak. Dobra, czas na odwieczny problem. Jak tu się szło? Kurde, jak tutaj nie wbija wszystkie od się do Sony przebiega w sekundę. Ej, powiedz ci śmieszną rzecz? Że zaraz zrobię save quita? Ja mogę spokojnie tradować z tymi krukami. Ej, nie masz. Bardzo. Więc jakby what the heck? What the heck? Nie wiem. Nie wiem, stary. Ja naprawdę nie wiem. What? Way! Proszę nie przejmować się tym, że udzielasz nam za dużo hololo. Szarty? Foreigners like to... Szarty ewidentnie jest przy tych drugich grzebach, nie tutaj. A nie zgadnę, tutaj kolega mi teraz jednie po głowie. Nie, goddammit, jestem zawiedziony. Teraz nigdy nie pamiętam, z Twin Blades były na górze czy na dole? Kurde. Czas sprawdzić, tutaj chyba był set. Tak, musiał być na dole. Doskonale. Ale kurwa, dobra, na razie pierwszą kalkulację mam zweryfikowaną pozytywnie. Wiesz, jaka jest jeszcze zaleta tego, że ty idziesz? A? Pardon call. No tak, bo ja i tak tam będę musiał iść. Jestem retarded. O nie, nie powinienem mówić tego słowa na streamie. I'm sorry, Twitch administration. Dobra, Twin. No, w sumie nie jestem aż tak retarded, jak myślałem, teraz jak o tym myślę. Nie powinienem tego mówić, ale... Cześć, Andrzeju. Dobra, następnym razem dam mu ten. Chociaż... Okej. Ile daje dusza warta? 2000. No to, za nas. Daj to. Infuse. Czy szarp? Sharping jest już mi daje więcej. Doskonale. Masz szerbrzema? Tak. Skąd? Z jaszczurki w settlementie. Okej. Dlatego wcześniej spadałem. Nie trzymaj się tu specjalnie dla nas u nas, spokojnie. Jak masz spanko, to i spanko. To brzmi rozsądne. Yep. Spanko brzmi całkiem rozsądne, honestly. To jest i tak zdecydowanie zbyt spontaniczne z tym, żeby cokolwiek o nic sensownego mówić. Ja sobie jeszcze posiedzę, a to bardzo mi miło. Ale smoka też nie miałem. Nie wiem, o chuj chodzi z tym smokiem. Czy on tylko na górę jak wejdziesz, to się pojawia? Może? Znaki zapytania? Ale już to kurwa nie ma sensu. No to pierdol się. Ode mnie, kurwa. On mnie zabije. Ja bym nie odskoczył, to by mnie dziabnął. To jest szard. Chciałem szarda. Zawsze to 800 więcej dusz na poziom. I teraz, gdzie było ognisko? Czy ognisko było tu, czy ognisko było gdzieś indziej? Ognisko było tam, tak mi w dupę. Bo szard był tutaj na dole, right? Był na dole. Jep, doskonale. I o tu... kurwa, dostałem nas programowego sharda. Tutaj tu jest Ember. Ember może mi się przydać potencjalnie. O tak, lubię wszystko widzieć. Dobra, tu się szło na górę? W
Będziesz do Sadge szedł najpierw? Chyba tak. Ale chyba źle idę. Na się ognisko. Pewnie, znając Shinjiego, pewnie zrobił to specjalnie. Znaczy specjalnie o tyle, że wiem, że to ognisko istnieje, ale nie do końca chciało mi się z nim handlować, jak go nie znalazłem za pierwszym razem. Au. I zaraz pewnie tego pożałuję. Tak, gdzie ja kurwa jestem? Okej, tu jestem. This is fine. Zaraz dostanę Krystos od PMLD i nie będzie okej, ale chcę, this is fine. Jesteś pewien, że sobie poradzisz z Krystos Agent z takimi istotami? Czy ty w ogóle wydałeś jakiś poziom podczas tak, tego? Tak. Gdzieś to przeoczyłem. Ewidentnie. Ja to przestań. Okej, on nie przez to. Będę miał dłuższą przebieżkę. Jak już mówiłem, ja nie jestem tak dobrym graczem jak Zevik. A czy ty w ogóle tutaj przychodzisz z jakimś bardzo łak setupem, więc... A, czy ja wiem, czy łak setup. I ma jest trochę łak. O, to tylko dużo świadczy o tym, jak jestem dobrym graczem, jeżeli nie tak sobie dostosować. Jesus fucking Christ. S? Wszystko da się odwrócić to, że jesteś lepszym sosiarzem? Nie, no nie róbmy tego, proszę, nie zaczynajmy znowu. Stop. Get some help. Get some help. Ale też raz, gdzie jest twoje bana ognisko, bo znowu je pomina? Tutaj? Tak, tutaj. Dobra, tym razem nie będę memował. I guess. Meme or be memed? Trochę tak. Obiektywnie, kto jest obiektywnie czym? No, Sevik jest obiektywnie lepszym graczem Soulsy, da. Pobijesz Krystos Sejda za pierwszym? No właśnie. Oj kurwa, no miałem lepsze wszystko, miałem, oprócz skilla. Czy ja znowu idę i takie trzeba? Chyba tak. Sevik jest... Czemu tak mówisz? What the heck? What is wrong with you? A nie, dobrze, przyszedłem. Jest fajnie. Znaczy, to już nie jest fajne, ale cicho. Tak długo jak nie dostaję... Okej, już nic nie mówię. Bo chciałem powiedzieć, tak długo jak nie dostaję Krystos z piramidą, ale i to jest okej. Okay. Nie no, wczoraj działy się na przykład katakumby. Bedra. O Boże, ja. Boże! Zaczynałem być głupie rzeczy? Au. Dobra. Flaszka i gdzie teraz będziesz chujką? Chuju! To jest ten fajny atak. Ładne obrażenia w to. Okej, weapon art twoje robi. Tu zaskoczenia absolutnie nikogo. O tak, weapon arty, takie przydatne. Znaczy nie, część weapon artów jest całkiem spoko. Pływasz to już. Faron Greatsword? Nie może być już, prawda? To jest chyba druga faza. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Okej. To będzie druga faza. Cześć Marcin. Siema. To jest klon. To też jest klon. Gdzie jest przedziwka? Tu jest przedziwka. Boję to. Ten soul skill splet był bardzo unlucky, not gonna lie. Au. Ach. Flaszka. Na kurde. Chodź tu, tak. Amen. Ale już zaraz to będziesz miał.
ten. To nie ten. Gdzie jest prawdziwe? To nie jest prawdziwe. O, heavy, tego. To chyba umrę. Nie. Masz to, masz to, masz to. You got this by the ass. Let's fucking... Come on. Yes! Yes! Let's to było, go, to było zbyt blisko. Yeah. No i widzisz, dajesz sobie radę z gorszymi setami i upgrade'ami niż ja. Czy jest dużo lepszy? Z upgrade'ami gorszymi. Jak o tym miałeś, broń? Ja już tutaj miałem jakieś plusy na pewno. No ja też mam plusy. Ja mam plusy w tej chwili. Jebane psy. O jest tak, oczy Cevik, siedząc tutaj mnie jeszcze zdążył wyprzedzić. Nie, bo ja nie idę do Sage'a przez długi czas. Ja idę do Watchersów i dopiero potem do Sage'a. Mam wrażenie, że też tak powinienem robić, ale to przekracza moje IQ. Jeden cel. Czy ja zgadniałem jakiegoś Sharda? Nie, tak. Pretty, be careful. Pretty. Well, they're dead. Let these souls with you. Farewell, Ashen One, may the. Jak na razie katedra była po zamku wody. Ale to był. Znaczy, nie, to ja miałem, moim ulubionym routingiem to byli Watchersi Into Dancerka. A mi to nie przeszkadza, żeby wciąż robić ta soluna Epsala. Mind that. Bo możesz ten, możesz robić Watchersów przed katedrą. No dobra, ile psów się na mnie rzuci? All of them, wiem. Routing. Routing? A ten pies skąd, kuńha? Routing Brando. Kurwa, ten pies dosłownie spadł mi na łeb. To zasnął bardzo ziemski godzinek. Ja nic nie wiem. To są dla mnie wczesne godziny. No patrz. No patrz. Patrz go. Czy... Pobij Gaela. Pobij Gaela. On nie chce pobić Gaela. To nie jest pierdala. To ty jego pobijesz. No dobra, jak szybko da się dojść na najlepszą katedrę w dziejach? Chcecie mi to dać? Nie. A spierdalać. Bo tak, tu był szat, tam na końcu jest bond, a tak pływa też bond. Cały czas będę mówił na to bonda, z nim nie to będzie wpływać. On mnie zablokował, prawda? Tak. Doskonale. Kocham. Bardzo go to jest jeden fajny. Stream dla nocnych mnichałów. Też tutaj witam. Jeśli go tu zapierdolę, ale jak go tu zapierdolisz, to nie wejdziesz do Ariandel. Nie da się go chyba w ten moment nie zabić. Zatem Link City możesz zrobić się bez Randall. Fajne. No też prawda. Słusznie spostrzeżone. Dobrze, czego się bardziej boję? Kolegi, który nałożył mi dwa bloki bleeda, czy kolegi, który zajmie mi pół HP na hita? Wiem, że odpowiedzią w tym przypadku jest pewnie tak. No dobra. Czy zrobię to samo co Sejk wczoraj? Pewnie tak. A Boże, bo to jest moje miejsce cierpień, bólu i obdarcia z wszelkich marzeń. Tak, tak, tak. Drogo, nie jestem pewien, czy witam, ale cześć, samolej, cześć, tej. Bo wydaje mi się...
Okej, to nie było zamierzone. Ale I guess, że też działa. Ale wolę się we czego po raz kolejny przywitać. No dobrze. Aj. No dobrze. Aj. Już szykowałem jak był. Mogłeś szykować. Nie wiem czemu, ale zawsze jestem przekonany, że tutaj jak idziesz w prawo, to jest skrót. Znam skrót, zaprowadzę cię. Najgorsze jest to, że nie Embera. W sensie nawet chyba nie mam do zużycia Embera w tej chwili. To zawsze boli. Zamknij mordę Jail. Evergaul. Everjail. Mnie nie zawsze spukował, bo jak zaczynają grać w DS3, to jeszcze nie było Ariandel. Chyba nie. Nie trafił mnie blidem, nie źle. This is fine. Co zaraz się będzie działo, nie będzie fajnie. Tak swoją drogą mówiłem, że zrobię dokładnie to samo, co ty. Nie kłamałem. No, zrobiłeś dokładnie to samo. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że przynajmniej próbowałem jednego z sali ubić, ale wiele mi to nie dało. No ja nie będę kłamał, pewnie będę quitoutował po prostu. Halo? Jakby to jest jedna z tych rzeczy, którą zamierzam nadużywać. Ja nie. Nikt mnie przy tym kurwa nie powstrzyma. Ja jakoś... Zdałem się robić... powiedzmy gliszle strany i... Ja pierdolę. Dla mnie quitoutowanie jest trochę glitchem. W ten sposób. Rozumiem. On według rulesetu glitchless nie jest glitchem, ale rozumiem też jakby co ty mówisz, to jest exploit, o, w ten sposób. Tak. Staram się nie używać exploitów, bugów, glitch, etc. Jak wydobierane. Jest to całkiem fair. I najbardziej lubię oglądać tego typu rany, dlatego szczerze mówiąc większość ranów na GDK jest dla mnie przez to bo to jest dla mnie bardziej pokazanie, jak gra jest rozjebana, a nie jak umiem w nią grać. Trzym się. Ja chcę w sumie tylko sobie zobaczyć, jak się sprawy mają z shardami, które sobie zrotowałem po Halfway Fortress. Jeżeli te shardy będą na miejscu swoim. Ulala. Nie łapę nazwać prawo? Jestem w domu. Czy kolega mnie goni, czy mi się wydaje? O kurwa. Okej, okay, fajnie. Ale że kolega mnie goni, mi się to nie podoba. On mnie zabija? W sumie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. A kolega mnie może zabić? Mianowicie online. Żeby wyłączać. A nie, ja mam ustawienia ten gry poza siecią, it's fine. No jest to play. Chociaż powiem szczerze, że ja na przykład dzisiaj jak odpaliłem solsy, to bardzo długo mi się ładowało i myślałem, że na WCDR zajebało. Aha. Ale w końcu się to ładowało. Baron Cole? A bo od tej z góry jest dwójka spada, prawda? I to już chyba mogę przebiec. Chyba. Clueless. Bez poszlaki. Poszlak brak. Jeszcze przez ten. Olego, bez takich mitów. Oni się sami wysadzą. Nie trzeba quitoutować.
Okej, okay, oni się nie wysadzili. I na nich pewnie powinien wpływować, ale... dobra, gdzie był pierwszy... Gdzie był pierwszy skrót do ogniska, bo... Znowu chciałem popełnić gapę pod tytułem, gdzie było pierwsze ognisko. Tutaj. W domyśle. Domyśl się? Co? Hej, Sevik. Słuchaj, mam dobry pomysł. Jo. Nie uwierzysz. No, słucham cię. Odblokujesz... Otworzę drzwi. Jebany. Mądry Polak po szkodzie innych, czy jakoś tak? Mogę wyobrazić sobie, że atakujesz tutaj Gaela i on odpala swoją walkę z Ring City. To było śmieszne. Na takiej mini arenie, że zamyka ci wszystkie drzwi do kościółka i bije się w tym małym kościółku. To byłoby co najmniej zabawne, robione live. Pytanie. Muszę coś sprawdzić. W ogóle mi się udało najwyżej już... Najwyżej Dath będzie mieli szybką przebieżkę do ogniska. This is fine. Nice. God bless spook. Udało mi się już zdechnąć dwa razy na podbiegu do Cole'a. Bo nie zabijam rzeczy po drodze. No ja też tam nie zabijałem rzeczy. Jak przebiegasz bokiem, to Black Knight cię nie goni. Aha. Au. Heal on zaje? Ja pierdolę. On mnie zaraz zabije samym Blipstockiem. Nie zgadnę. No, oczywiście, że on może w tym. W głównie bez spowolnienia. Jesus. Czy ten tal umarł? Tak, doskonale. A, trzeba przerwować trochę. Najlepiej tak, żeby nie zostać deptany. Słuchaj, to jest fajna rzecz z tym spukiem tutaj, że możesz sobie po prostu spać na dół od razu. Wiem, że nie adabiasz jakoś bardzo dużo, ale... Trochę jednak tak. Yep. Dobra, to teraz już pisz Shinowi, żeby przygotował mi rolę. Deep Dig by Deacon? Yep. Na doradztwie Sevik dostał nową rolę jako osoba, która umarła od Deaconsu, więc chyba muszę też być na to gotowy. No tu możesz mieć ciężko. No, zagram to po prostu bezpiecznie, I guess. No i dość wolno się z tobą mówię, więc jeżeli wybierz tak miarowo, to jakoś to idzie. Aha. No, trzeba ich ubijać. To zwłaszcza jeżeli chodzi o tych panów o większej tuszy, nie jest najprostsze. I ogólnie mam wrażenie, że bardzo pomaga nie robienie tej walki z Lokonem. Z czym? Z Lokonem. Jakimkolwiek? Usłyszałem tym, że z Lokonem wy? Au. Au. Tak? Oni kasują. A ja jestem chainowany. Tak? Wow. Wow. Nice. Deep dig by Deacons. Widzisz, to było prorocze, to że wczoraj też zostałeś tu ze mną. Najgorsze jest to, że jak oni mi tak zaczęli bić, to pewnie nie mogłem nawet rola wykonać. Bardzo unlucky.
Ja nie, wydaje mi się, że jakbym to poćwiczył, to to jest pewnie do diable, ale ten, ale tak z marszu nie idzie jakoś specjalnie dobrze. A tak się zastanawiam w sumie. To bez różnicy. Ten segment w Halfway Fortress może być dla mnie bardzo problematyczny, tak jak teraz widzę. W jakim sensie? Mam dużo wyjebek tutaj. Tu jest dużo psów. W Halfway Fortress? No na tym bagnie, no. Strasznie dużo rzeczy, wiesz, ma tendencję, żeby się grupować, jak cię goni i tam jedna rzecz cię trafi i wszystko cię trafia i giniesz. Znaczy zastanawiam się po prostu, czy myślimy o tym samym. Nie już w Farmkit, tylko... Nie, przed. Aha. Tam no coś się do Sage'a biegnie. Tak. A. No wie, tam potrafi się, jak przebiegasz na pałę, to się dużo rzeczy potrafi zgromadzić, zgankować. Chyba, gdyby tak tym razem się nie wyjebać na Deaconsach. Co powiesz na ten mądry pomysł? To jest bardzo pog. To byłoby zbyt mądre jak na mnie. Już przestaję. Fajne jest to, że oni na dwa hity sadzą. Czyli te co dzieje na dwa hity? A, nie pamiętam, bo ja no się skupiałem na... No właśnie, wydawało mi się, że ten, że u ciebie wchodzili na więcej. Znowu pewnie mnie zmanował z powrotem. Mam na tyle dużo co, że powinienem w miarę bezpiecznie mu to rozgrywać. A może grubcia? Jest tam czerwone? O Boże, teda szaba. Ale potencjalnie mogę mieć plus 2 szarp, bo to muszę dłużej w samych, to jest samy. I pewnie będę miał. A? Pytanie, jak to działa? A tak, to działa, okej. Bo muszę pamiętać, że Twinblade mają inny moveset niż tylko L1. Invifor mają? Źródła mówią, że mają. A, pana to. Najlepszy weaponet. Okej, bo znowu zostałem zmawiany. No on jest absolutnie paskudny. Czy mogę wypchnąć Estosa? Dziękuję. Ja tylko co to było, jak nie, jak tak patrzę? No to jest, to nie jest łatwa sytuacja. Generalnie. A jeszcze musisz pilnować, żeby oni nie testowali, żeby się nie leczyli. No właśnie, oni się wpój leczą, jak tak patrzę. W takim etapie jest ta walka z wodniczy trudny. To nie był backstab, który chciałem zrobić. Przestańcie mnie rzucać, gówno. Weapon na tip, nice. Jest
Jedna rzecz mnie jeszcze bardziej zastanawia. Że najwyraźniej dostałem etosy za zabijanie ich. O kurwa. Żegnaj. Dawno nie widziałem tego ataku. Na szczęście go uniknąłem. Nie no, ja nie biegam tego, nie ma chuja. Za dużo ich leczy. Yep. A Jezus Maria. A. Przegrałeś DPS check? Trochę... nie, no to bardziej kilczek niż DPS check. Ale było blisko, było kurde blisko. Siądę sobie przy ognisku na wszelki wypadek, bo te... Twin Blades to jakoś mnie niepokoją. Jesus. Jesus. Tak, ty wychodzę ten raut soulsowy, ten duszowy, który, że zbierałem dusz, który sobie zrobiłem, jest całkiem liberal, jeżeli chodzi o utratę tych dusz. Aha. Bo ja bardzo dużo zgarniam po drodze, ja po prostu tego nie wliczam. Miałem wrażenie, że rzeczywiście opcja z pójściem do czasów pierwszych może być lepsza, jak patrzę na tych dekonsów. No właśnie, to jest głównie moje doświadczenia z katedrą skłoniły mnie do tego, żeby iść tak, a nie inaczej. Panie, tak spróbuję jeszcze raz i najwyżej rzeczywiście odbiję do tych dołoczesów, bo to wygląda absurdalnie. To co ja teraz odczyniam. Aha. Rozumiem. Ja zakocham to bagno. Ogólnie bardzo lubię, kiedy gry wrzucają mi patole. No Jezu Chryste, pojebie mnie teraz. Oczywiście, że jeszcze tym dostałem. No well. No dobra, 6 stusów, to za mało. 6 stusów and a dream. Jestem Sean G. Faraday i mam marzenie. No kurwa. Jestem memowany brutalnie. Drogi pamiętniczku, till today I learned, że... Au. Że... Gra jest bardzo mocno Estus Sharps, tak, na początku. No. Mam kurwa 9 już w tym momencie. No jedno! A jeszcze mi odskoczył do skanala. Jest najgorsze jest to, że ci grubi mają bardzo dużo PS. Tak wiem. Pakowali staty w gear. O Jezu! Zostałem zmalowany po raz kolejny. Au. Czy ja nagle zacząłem grać w Elden Ringa z tymi opóźnieniami ataków? Muszę sobie wrzucić HUD, żeby on był włączony, bo za... potrzebuję informacji po prostu. A? Co ty gadasz? To zajebiście.
Ow. Jeszcze oni mają tak paskudne doskoki, że wydaje ci się, że jesteś w bezpiecznym zasięgu, a chuj, a nie jesteś. Nie no, oni są, oni potrafią być na tym poziomie, jak mnie skurwiali. Nie wiem, jak ich zrobiłem na SL1, ale wtedy pewnie miałem row po prostu brani koncentrację na porządku. Au. Muszę się odsunąć. Aha, teraz się nie ruszać. Jesteś w środku, wokół cyklonu. Trochę, jedno. Nie, tam masz HP, bo nie widzę tam odsłonięte. Ile to mam? Ile oni mają HP? Gdzieś z jedną trzecią mniej więcej w tej chwili. Oh. Ja pierdolę. Bounce House się dzieje. Dark Souls Pinball. Dobra, mamy to. To było zdecydowanie trudniejsze niż nice. Powinno być. Let's fucking go. No, to... ja się wczoraj przekonałem o tym. Przedwczoraj już. To było zdecydowanie trudniejsze niż powinno być. My kurwa po drodze do uszerców jebany gru otru. Musiałem się cofać. What a meme. Farewell, Ashen. Dobra. Jak się nazywało? Half Life Odyssey. Crucifixion Woods było szybciej. Jaki jestem? Już tam poszedłem. Do Faron Keep. Jak już poszedłem, to chuj z tym. Dobra, aby Watchers. Widzicie, chłop już mnie wyprzedził. Nie? Tak, ty już u Watchersów jesteś. Ale ja nie byłem w katedrze. O, ty katedry zrobisz bardzo szybko. Nieironicznie, pewnie na tym etapie bym ją zrobił szybko. Zabiszczu, zostaw mnie. O, Hazer mi inwajduje i wtedy. Uiii. Ja pierdolę, nie no, zostałem rozjebany, bo jestem greedy szmatą, kurwa mać. Co się tak rozjebało? Oczerci, bo jestem niecierpliwy, bo ja chcę tą, wiesz, tą... szybko mieć tę walkę zrobioną. A, rację, Jezu, zapomniałem. Ej, ten mnie zinwajdował. Więc nie usiądę przy ognisku. Czyli w sumie Worf jest nie być zemberowanym, jak się idzie przez ten do Faron. I guess. Learn something new every day. Estus Shard. Ja chciałbym się teraz nie zajebać, jeżeli chodzi o te. O. Embedy, o płomienie do zgaszenia. Mm-hmm. Bo ja mniej więcej mam przed oczami, jak to na mapce wygląda, ale czy ja się z tym nie zajebię idąc, to już zupełnie inna sprawa.
To jeden dżem i tyle. Mam wrażenie, że ja już źle idę. Idź za pochodniami. Tak? To zajebiście, tylko... Wydaje, że tędy? Nie, nie tędy. What the fuck? Czekaj, bo ja przyszedłem tutaj z dołu, czyli muszę przed bramę przejść. I tędy. I wychodzę tutaj z drugiej... Ja wychodzę z drugiej strony, right? Tak, tak, tak. Bo to jest ten skurwysyński go, który... Krakuje na łeb. On jest po drugim. Tfu, przed drugim. Wiem. Po pierwszym. Wiem, wiem. Tyle pamiętam. Ach. Tu jest drugie. Niech się skipnie. Ej, bo mnie chyba cały czas hejter goni, prawda? Więc nawet nie usiądę. Doskonale. To w sumie się zastanawiam. Chyba do Woczesów od razu pobiegnę po prostu. Ano. Znaczy miałem na myśli wyjebie się, zgarniałem szarda. To też jest opcja. To rozwiązuje część moich problemów. Dobra, z drugiej, w drugim podejściu padł pan Watcher. Nie z tej strony, nie z tej strony. W sensie właściwa walka już, nie że pierwsza faza. No, tak, 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 tak. Aha. Tylko zobaczę, czy matma mi się zgadza i będę leciał pewnie. Wardla jeszcze zrobię. A, muszę poćwiczyć zdecydowanie ten. Nie, to było jeszcze trzecie, te. Zapomniałem o trzecim płomieniu ich, prawda? Muszę poćwiczyć Halfway Fortress, bo to może być newralgiczny punkt biegu. Dobra. Ja sobie właśnie zdaję sprawę, że dość mocno im brakuje tych dusz w tej chwili. Też mogę wyknąć duszę tego Deaconsów albo Sage'a i nie będzie to dalo. No, tylko Watchersów pamiętaj, że pierwsza faza to jest kurwa wolniusieńko. A tam wolniusieńko. Wolniusieńko w chuj. Pokażę ci, jak to się szybko robi. Kules. Ja wydawało mi się, że z tego kolegi coś innego było, ale... Wardle. Wardle. Kogo dźwięk Steama? U mnie, bo Seversi przestał grać w grę. Jesteśmy rodziną, jak wszyscy wiemy. Dobra, teraz kręty się biegło, potem po trzecie gówno. Kręty? A, bo już tego skurwysyńskiego chirurga widzę. Znaczy nie grą, nie pamiętam jak on miał. Wielkie bydle. No, 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 no. On się na mnie tak grawał, prawda? Oczywiście, czy na mnie tak grawał, ale... coś tam, póki mogę wbiec na górę, to nie jest źle. Extinguish flame. Shrine Bonfira. No dobra, to już tu jestem.
Ile mam szaldów? 1, czyli potrzebuję 9. 9 to 872. To będzie. Jeszcze łyknę sobie duszę dikonsów. O Jezu, mam 22, zapominam zawsze o tym. Reinforce na plus 3. Walczów nie mam. Boję się. I mogę iść do Watchersów. Kwestionuję, ile mam HP, ale to na pewno się źle nie skończy. Oho, ja widzę, że też będę miał problem z Wodlem. Chciałem. Tak? Robisz już? Wiesz co, w trakcie loading skina sobie odpaliłem ten. Zobaczyłem dwa strzały i już widzę, że będzie katastrofa. Dobra. W sumie, daj mi duszę za darmo. Darmowe dusze? Nie pogardzę. Tutaj byle te skurwysyny się na mnie rzuciły. Nie rzuci się na mnie, prawda? Prawda? Dzięki Bogu. Ja tu tylko ognisko chcę. Nie no kurwa, w godzinę do Watchersów, co za porażka. Jezus. Absolutna katastrofa. A na Watchersach pewnie też chwilę posiedzę, bo mam za mało HP. I tak wiem, że to absolutnie moja wina i kwestia rozponowywania sobie level up, ale... Ech. Kurwa mać, co to za słowo może być? No dobra. No jak się grało w tego? Masz na mnie odpowiedzieć, kolego? Dziękuję. Prawdziwy jestem po lewej. Jestem bez paska HP. Wiem. I chciałbym, żeby jeszcze jakiś mój kolega się obudził. Bo póki co jestem gankowany bardzo intensywnie. I to się chyba zbyt szybko nie zmieni, jak patrzę. Jeżeli sam o to nie zadbam. A to mówię, że wolniutko. Jak ja miałem tego gankera, to też szybciej to porobiłem. To mówiłem poczekać na gankera. Spanikowana zabina.
Niepotrzebnie spanikowałem. A fakt, że jestem na jakieś dwa hity, na pewno mi nie pomaga. I nie mam Embera. Bo zastanawiałem się, czy mogę sobie wyknąć Embera, żeby jakoś temu dopomóc, ale ewidentnie nie to razem. Szybko idzie Inter ze mną, szybko poszło od Gonalaj. Ja pierdolę, dobra, to było proste, kurwa, tylko jestem śledzony. Nice. Ja jeszcze nie sprawdzałem dalej niż drugiego podejścia, więc będę miał za chwilę. Dopiero. O kurwa. Przestań mnie gankować. Idę po duszę. Bardzo słabo cię słyszę, generalnie. Mówię, że posiedzę jeszcze na tym podejściu i spierdalam. Aha, spoko. Kurwa. Ale kurwa, trzeba było go żaglować, jak w Tekenie. Zdążę? Chyba nie. Zdążyłem. No ty chujo. Aj, odsunąłeś się. No, on mnie tak bite. A, to jest do wprowadzenia. Goddammit. A, spokojnie. To też jest do sprawowania. Mogli trochę? Znaczy chyba musiałeś skorzystać. Próbować na nie. Out. Aj! Jezu! Nie ma czasu na Jezusa! No to jest problem w tej walce, jest. Co to, Quinn? A weź. Gdyby to było Atelier, to bym hejcił tę walkę. Nie wiem, się dobrze nie było, że to ja sam właśnie. Widzę, na ile pamiętam, to była ćwierć temu. A, jest nie ten atak. Muszę przestać panować i po co go robić. Albo i nie. No kurwa. Pięknie. Nie będę się pierdolił. Zajczyłeś pary, więc się liczę. No dobrze, zatem ode mnie to było na tyle. O, dobrej nocki. Ja zobaczę, jaki będzie mój pierwszy taki prawdziwy duży blok. Branoc? Nie zdziwię się, jeżeli moim pierwszym dużym blokiem będzie Pontiff, bo nie walczyłem z nim 100 lat. Solo. The best. Jeżeli im będzie paskudnie szło na Pontiffie, to idę na danserkę. Proszę nie kwestionować tej logiki. Trochę wigoru się przyda. Dusza. Powiedziałem dusza. A? Ten pasek wigoru wygląda dużo lepiej. To wygadam serka bez malenia oczywiście, czy malenia to nie jest nawet kwestia zastanawiania się. Wiecie co, Marcin mnie sprowokował.
Nie idę do tego, do katakumb. Jebać katakumby. XD, okej, okay, I know that. Danserka nie jest aż taka zła. Przy okazji muszę wziąć zemstę na tym jebanym Lotic Knightie. Chodź. Chodź. Ale już patrz, parę piękne weszło. Czy zapnął miecz? Mam tendencję do tego, że Lotic Knight dropi mi miecz zawsze wtedy, kiedy tego nie potrzebuję. I mnie to denerwuje. No dobra, jak się dobiło tę walkę? Pamiętam, jak się walczyło z Danserką? Teraz się przekonamy. Przynajmniej teraz już zadaję w miarę sensowne obrażenia, nie to co... gdybym przyszedł koło Volta. Bo przyjście tu koło Volta to jest takie, nie? Beach Slap. Odejdź, bo jeszcze ten atak. O Boże, Lokon mi szedł. Paskudnie. Gdy? Nie. Mam bardzo mało staminy. I będę tego żałował. Odejdź. S2, 3, 4, 5, 6 i w ziemię. Beach slap, cięcie. W prawo. Faza, odbiec. Spin to win. Ach. Po spin to winie i teraz czekać na ataki. Chyba nie to nie. S, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I jeszcze. Zdawało się, że jeszcze dźgnięcie robi. No. I tył. Nie ma okienka, ale to nic nie szkodzi. Trochę mi kamera zasłoniła. This is fine. Au. W prawo. Do tyłu. Do tyłu. Jest. Tył. Tył. Do przodu. Teraz ją mogę dziabnąć, ale raz. Prawo, do tyłu, do tyłu. Atak. Do tyłu. W prawo, w prawo. W lewo. Oraz za dużo. Do tyłu. Drugi raz do tyłu. W lewo, do przodu. Do tyłu, bo to jest wybuch. Spin to win do 7 razy. 5, 6, 7 i. A, na do 8. Okej, okay, rozumiem. Jestem za blisko? Nie, this is fine. Teraz ją dziabnę do tyłu. W prawo. W lewo. Prawo. Atak. Do tyłu. Do tyłu. Stamina. O kurwa, jestem w tym położeniu. 2, 3, 4. Nice. Jestem w bardzo dobrym położeniu, bo to jest miejsce, w którym ciężko unikać. Skok i ona może tu jeszcze zrobić kęciołek, więc nie bijemy.
Oj, nie podoba mi się to. Dziab i atakuje. Nie atakuje, okej, okay. Ale może. Do tyłu. Do tyłu. Prawo. Do przodu. Do przodu, do przodu. Do tyłu. Spin to win. 4, 5, 6. Ok. Zgridzę? Zgridzę. Łatwa walka. Nigdy nie widziałem łatwiejszej walki w tej grze. Średnisko to jest średnisko. Dobra, skoro to mamy z głowy, to idę po poziomy. Myślałem, że pieśń mi da. To co? Więcej mocy? No właśnie, mogę zjeść jej duszę. Daj duszę. To mi wystarczy na jeden poziom, niestety tylko. No lepszy jeden niż żaden. Tra... Powinien sam online wyłączyć. Wierzę, że nikt nie będzie chciał mnie inwejdować, ale jednocześnie widywałem bardzo różne rzeczy, jeżeli chodzi o DS3. Oh well. Open up. Ja w przeciwieństwie do Civica mogę tutaj bardzo skrócić drogę, bo nie muszę iść po dżema, którego zgadnąłem wcześniej. Zastanawia mnie jedna rzecz. Najwyżej tracę Embera. Nie, nie będę ryzykował Embera. A tutaj mogę spać, nice. Bo zastanawiałem się, czy mogę spać bezpośrednio z góry, ale to chyba byłoby odrobinę za dużo. Gdzie był kolega do zabicia? Wydawało się, że on gdzieś tu był. No well. I mi walka i koski za plecy, czy jakoś tak? Ona ma to? Chyba? Jest punkt. Teraz czy to w tę stronę się szło? Nie, nie, w tę drugą stronę. Jeżeli zapytacie, po czym poznaję, w którą stronę się szło, to poznaję po tym, czy są bombile, czy nie. I dosłownie tylko po tym. I jestem na 99% pewien, że pożałuję tego, że nie odblokowuję sobie ogniska przed Volnirem. Ale to tylko 99%. Co ja właśnie zrobiłem? Coś bardzo nie mam tego. Nie zrobisz za pierwszym. Z Volnirem jestem pewien, że on potrafi losowo stwierdzić, że ty nie wygrywasz tej walki. I skłamałbym twierdząc, że mi się to nie zdarzyło nigdy. Jeżeli będę to próbował rozgrywać bardzo bezpiecznie, to I guess, ale... Dobra, dawaj. Co jego pytanie? Czy to się nie dało jakoś... Nie. Gdzie jest twoja ręka, Buka? Tutaj. Czy to jest mgła, co nie? Chyba tak. Dobra. Lewa ręka patnięta. To najważniejsza rzecz w tej walce. Tak długo jak nie stwierdzi, że dobra, biorę mieczywo. Au. To this is fine. Tak naprawdę w tej walce największe problemy się zaczynają wtedy, kiedy Volnir mówi dobra, biorę mieczywo. On będzie żygał. Chyba.
Więc ja się odsuwam. Yep, on żygo. Pop stwierdza, że on będzie żygo. Ach, haps, 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 haps. Ach, druga zaleta padła. Chcesz może podejść? Czy będziesz żygą? Co ty robisz? Podchodzi. Czemu mi skawasz? On lepiej sam mach. Cholera ręka, muszę odpiec, bo nie wiem co robi. Zdążę? Nice! To poszło zaskakująco pewnie. Jest odskaka, jest prosta. Mówiłem, że to już za pierwszym. Wierzycie we mnie bardziej niż ja sam. Tyle mam do powiedzenia. A dobra, zjem duszę od razu, bo powinienem mieć duszę na jakieś 3 poziomy, mam nadzieję. To tak wygląda. Nie na 4, ale na 3. I co ja chcę władować? 3. 40 teksa, czyli mam soft capa. Musiałbym się zastanowić, gdzie są sensowne large shardy, tak TBH. Powiem szczerze, nie wiem. Gdzie najłatwiej zdobyć Titanite shardy duże? Wiem, że Vilitil podobno jest ich dużo, ale... Ech. Bo jeżeli Vilitil jest dużo, to... Jak nic nie powiedzieć. Wiem, że mogę je potem kupić, ale kupowanie po 4000 za sztukę to jednak trochę ciężka rzecz. Swoją drogą, Sevik poszedł i nagle mi zaczęło iść, wydało się. Sabotował mnie swoją obecnością. Ja się skupiałem na tym, że on tu jest i że dobrze by było gadać ze współpracującym i przez to mniej się skupiałem na walkach i dlatego umierałem, potwierdzone info. Nie, no nic, na pewno tak nie jest. Nie mogę nawet tak mówić, bo to by implikowało, że ja go szkaluję czy coś. Mam wrażenie, że nie wziąłem tego. Że nie wziąłem Estus Sharda w katakumbach. Sharda na pewno nie wziąłem, nie pamiętam czy Bone Sharda, jakiegoś nie pominąłem, który nie jest w tych, który nie jest w, jak się nazywa? Który nie jest w Smoldering Lake, ale to właśnie nie jestem pewien w tej chwili, tak powiem szczerze. Bo jakaś część mnie ma ochotę powiedzieć, że pominąłem jakiegoś Bone Sharda do tej pory i mnie to denerwuje. Bo jednocześnie nie przychodzi mi do głowy, gdzie je mogłem pominąć aż tak bardzo. Zresztą oni mnie gonią. Ja to słyszę. Dobra, zostawcie mnie, plus. Tu nie, tu nie, tu są... Pontifnajci. Tu się w lewo szło? Nie. Nie, to gdzie się szło po tego po ognisko? Nie, tu w lewo się chyba szło. Jeszcze mi się nie jebie aż tak bardzo. Tak, tu jest ognisko. To nie jest aż tak źle, no. To jest w ogóle tak, że większość tych Bone Shardów jest w drugiej połowie, a Estus Shardów w pierwszej połowie? Czy tylko mi się teraz tak wydaje? Bo takie odnoszę wrażenie. Mm.
Czy się mogę... Tu się zdecydowanie nie spada. A, już inwazja będę miał. Albo i nie będę miał inwada. Bardzo dobrze. Nigdy nie pamiętam, od czego inwecie tej sugeruje. Czy od poniesienia tego przedmiotu z przodu, czy kiedy był? A, żeby mi nie przeszkadzały skurwysyny. A, czy ja chcę od razu pójść do... Nie, no jak już tu jestem, to skoczę do tego, do Descent Manor i chyba ogarnę Jorma. Taki Xavik to robił. Tylko znowu na bestie trzeba uważać. Tak, wiem. Tak, wiem, gonisz mnie. W ogóle ta woda jest strasznie dziwna, bo idzie się po niej wolno, ale biegnie się normalnie bez używania staminy. I podobnie działa woda na początku gry, z tego co pamiętam. Że biegnięcie przez nią nie zużywa staminy i się biegnie z normalną prędkością. A chodzenie przez nią jest spowolnione, trochę jak przez bagno. I nie wiem, od czego to zależy. Tutaj był Pontiff Knight, z tego co pamiętam, chcę go olać w miarę możliwości. Moim głównym problemem jest to, że w przeciwieństwie do Civica nie pamiętam, kiedy się idzie przez Illithid Dungeon. Więc to może być dla mnie nieprzyjemne, że się tak delikatnie wyraża. Alva, Secret of the Spend. Chciałbym chociaż odpalić to ognisko. Mogę je odpalić? Mogę. Najwyżej będzie wyjebka dobiona. Nic nie szkodzi. Halo? A, tak, kolega mnie tu spychał. It is no matter. Zerknę sobie resursa. Właśnie, bo ja, jak mam Alwę, to nie będę mógł w ogóle ten. Nie będę mógł usiąść przy ognisku po fin kapitolu. To mi się nie podoba. A teraz jak to się dobiło? Tutaj się przechodziło na drugą stronę i w lewo albo w prawo jakoś tak chyba. Teraz not open from this side. Nie, to w końcu tam się to szło. A czemu nie pamiętam takich rzeczy? Chyba tędy się szło. Right? I to i tu na dół? Nie. Jezu, kręcę, to się szło. Nie pamiętam. Najgorzej. Tutaj jestem sobie, mogę na wszelki wypadek otworzyć, ale wydaje mi się, że to nie tutaj. To nas? Nie, też dostanę open for the site. Jezu. Że to, że tu prosto? Po prostu? Chyba. A to by chodziło, zostaw mnie. Pamiętałem o tobie. Spookmaster cholerny. I chyba doleję. Chociaż nie wiem, czy mogę. Jeżeli chcę z tym mimikiem się używać. A w mimika jest Celestus. Au. A. I tu jest jeszcze kolega z łukiem, czy z kuszą, czy kichłej. Ty też mi będzie przeszkadzał z mimikiem, więc wielkuj się nie zajmę. Hello. Ups. Up. Czego? Tak.
Dajesz Elda. Bup. 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 A, pewnie. Nie zdążyłem. Estos? Nie zdążyłem dolnąć. Da, to jest fajnie. Przebiegamy. Lol. Wytajmowany całkiem dobrze. Tu już więcej nic nie było, co by mnie interesowało, więc biegamy tutaj. Te szczurki. Albo i nie zbiegamy, bo... Szczurki mnie kompletnie zablokują. Nabywę cały szczurek? Najbardziej mi chyba denerwuje to, że ten Alva tak długo goni gacza. W sensie, że nawet jeżeli, powiedzmy, on nie jest w stanie go dogonić, to i tak... Powiedzmy, jako tako, według gry, cały czas nas goni. Dobra, zostawcie mnie, plus. Byle nie dać się zmemować szczurkom. Ba? Dobra, i teraz schodziło się tędy. Znaczy schodziło. O, dopiero zauważyłem, że ten gargoyle z tamtej strony przylatuje. Tylko tak, żeby nie powtarzać w żaden sposób przebiegu przez Citadel Dungeon, to ja biorę to ognisko. Nawet jeżeli nie mogę przy niej odpocząć. Bo powtarzanie Little Dungeon to ostatnia rzecz, którą ktokolwiek chciałby kiedykolwiek robić, chyba? Jak mi się wydaje. O, tu jest bonshot, nice. Chciałabym mocno usiąść. Jedyne co mógłbym zrobić chyba to zrobić Alt-F4, ale to nie honorowe. Boże, teraz kiedy się szło w ogóle? Bo to jest też... Kwestia, którą nie do końca pamiętam, czy to się dołem wychodziło? Czy nie dołem się wychodziło? Chyba nie dołem, co? Nie, dołem się szło do tej części, którą się omija. Anes? Nie pamiętam Profit Capitalu, za dawno go dobiłem. Moje większość podejście do też nie ląduje w Profit Capitalu. Pokończ się dużo wcześniej, odgadanej. Czy ten by się szło? Chyba tak. Aż pięknie tekstury się przeskalowały wraz z moim podejściem. Słuchajcie, nie usłyszą mnie. Na pewno mnie nie usłyszą. A jeżeli mnie nie usłyszą, to mnie zignorują, prawda? Bules. Au. Łykam go. Mam wyjebane. Czy tutaj może jest duży szelc albo chunk? Jest dusza, dusza. A to nie do końca to, na czym mi zależy. No well. Zostaw mnie, gargulcu. No dobrze. Alva wrócił sobie na chatę. A ja muszę zgarnąć Władcę Burz. Czy jak on tam się ładnie po polsku nazywał? Au, holy shit. Ten MS. Au. No, daj mi się w niego wejść, co?
On mi nie da chyba. Te czasu. Dobra, this is fine. Tak mało staminy, potrzebuję więcej staminy na to. Bo muszę mieć staminę na rolę mimo wszystko. Ach. Łyknę sobie flaszkę na tak zwaną wolną chwilę. Ach. Jeszcze dwa hity. Będę musiał dołączyć najbliższy atak raczej. Ale po nim mogę zaatakować. Tak? To rolnąć. Teraz ładować. Następny atak rolnąć i wygranko. Łatwa walka. Od tych początkowych problemów idzie mi całkiem sprawnie. Bo tak naprawdę to te pierwsze walki mi przysparza dużo większych problemów niż ta obecna faza, mam wrażenie. Tak wiem, za Spontif i w ogóle, ale... najpiękniejsze, że będzie dobrze. Mam... 13... Wierzę, że to mi wystarczy. Zrobię inaczej, łyknę sobie tą duszę i z tą mi powinno wystarczyć, a z tą na pewno mi wystarczy na... cztery poziomy. Tylko tak, tu i to. Tak, teraz będę dawał chyba na przemianę Vigor i Endurance, bo jednak potrzebuję trochę staminy. Dobra, travel najszybciej będzie z ogniska Distant Manor chyba. Tak, Distant Manor, zdecydowanie Distant Manor. Tylko zbieram broń. Nie zbieram broń. A serii, to jest po 3, ja też mam po 3. Chyba bardziej kwestia, że ja nie jestem aż tak pewny siebie, jeżeli chodzi o walkę z Pontifem. Gdzie mam iść, to muszę tam jeszcze przejść, actually. Tutaj kolegi z Igualda nie ma z pewnego niewyjaśnionego powodu, ale zupkę estusową sobie mogę łyknąć. Dupka estusowa, najlepsza. Confidence. No confidence. Nie ma. Kolego. Musiałem. Teraz mogę mieć na niego wyjebane, ale teraz musiałem mu sprzedać ślepę. Okej, zaczyna się. Fail shake. Wydaje mi się, że te piesy już mogę w miarę rozsądnie zignorować. A jeżeli muszę coś z niej zrobić, to zrobię z niej coś tutaj na górze już. Aż też mi się wydaje, że jeżeli już tu jestem, to nie potrzebuję. Zwłaszcza, że mogę wejść tutaj na drabinkę. A ja na drabince mogę nawet stosować jakaś, więc tym bardziej. No znowu, pierwsze jest, nie da mi usiąść przy ognisku.
No jednak fajnie by było mieć pełne stosy na Pontifa. Dobra, ty się buffujesz przez chwilę. Ja sobie skrócik odblokuję. Ja nigdy nie pamiętam, czy tu trzeba dwa różne te, dwoje drzwi otwierać, czy tylko jedne. Więc na wszelki wypadek zobaczę, czy te jedne wystarczą. Tak, te jedne wystarczą. To jest fajnie. Halo? Okej. Okay. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to ci nie widziałem, koledzy mnie blokują. No dobra. Pontif, kolego, przyjacielu. Jak się z tobą walczyło? Jak się z tobą walczyło? Aż pięknie są zdecynkowani teraz. A teraz to już nie są, bo tylko tam Pontif żyje. A jeszcze tam bywałem. Powinien do przodu rolować. Oj! To nie był atak do spadowania. Znaczy był, ale nie w taki sposób. Dobra, jest fajnie. Nie panikuj. Jest dwóch Pontifów. Potrzebuję stosa wyknąć? Daleko lecą? Te daleko. Ale bo teraz. Chciałem powiedzieć, że Pontif już jest martwy, ale to byłby typowy DS. Wip. Whatever. Łatwa gra. Nigdy nie grałem w tak łatwą grę. A i teraz nie chcę wydawać tych. Nie chcę wydawać dusz teraz. Bo chcę sobie szardy ogarnąć. A szardy są z tych prochów, które tu są. Tutaj są tylko... czy z tych jaszczurek nie były lecz szardy? Bo to zawsze mi może trochę oszczędzić. Nie, twinkingi. A to whatever. Dobra, potrzebuję prochów. Prochy są... Ja wiem, gdzie są prochy. Prochy są. Jak się do Silver Knightów idzie. I nie podoba mi się to trochę. Bo w miarę możliwości chciałbym nie powtarzać tamtego segmentu, a wiem, że spadając trzeba niestety. Oh well. Tędy się szło. Do środka trzeba było iść. Tutaj zapomniałem, że do środka trzeba iść i próbowałem tam w bok odbić. Dobra, tu się wychodziło. Tu się spadało. Dalej bym się nie jeździł, gdyby mnie to wyrzuciło. O, dużo szart, nice. To jeszcze tylko 11 potrzebuje, co? I trochę, jeżeli dobrze pamiętam, to jest to, co tu leży. Ta. To są te prochy, których potrzebowałem. Czuję się tak, jakbym brał dwa z niego w tej chwili, szczerze mówiąc. Bo
Twin Blade to praktycznie jak Blade of Mercy, z którymi przecież tak długo biegałem. W Bloodborne plus to, że jak mogę to paruję, też właśnie nadaje mi takiego nowego sztyku. Tak powiedziałem, Bloodborne, proszę zabijcie mnie, zanim zrobię to tam. Aha. Shardów dużych mam jeden, mniej niż bym chciał, ale to nic nie szkodzi. Zaraz się to nadrobi. Proszę w górę ciąg tę wajchę. Albo raczej w tym przypadku pchaj tę wajchę. I teraz nigdy nie pamiętam z której strony, chyba z drugiej, co? A, z drugiej. Ach. To jest miejsce, w którym ludzie, którzy platynują sousy, spędzają zdecydowanie za dużo czasu. Bo trzeba wyfarmić całą masę covenantowych itemów od tych, od Silver Knightów. I to jest paskudztwo. Będę sobie łyknę od razu duszę Pontifa. Zobaczę, ile ona mi daje. 12, może być mało. Ale zobaczymy. Daj prochy. Duże szardy, potrzebuję 11. I chyba mi zabraknie. Wezmę zawczas łyknę jednego Weary Warriora. I powinno mi starczyć. Reinforce 4, 5, 6. This is fine. Mogę za to Estus ulepszyć. Reinforce Estus. Reinforce już daj, nie mogę. Doskonale. Ale mam chyba dwa Bone Shardy. Tak. Dwa Bone Shardy do wydania. Spal Bone Sharda. Spal Bone Sharda. I ile można mieć maksymalnie? 15 plus 10, jeżeli dobrze pamiętam. Z czego przynajmniej jeden pominąłem w katakumbach. Wydaje mi się, że jeden jest w Smoldering Lake. Jeden jest tutaj i nie jestem pewien, czy to Bone Dust, czy Estus jest w tym. Jest w Arc Dragon Peak. Wydaje mi się, że Bone Dust. To był tylko płomień, płomienia i potrzebuję. Ja już mam swojego Shard Gema. I płomień do niego, znaczy płomień węgiel. Nie odważy się o stwierdzenie, że YOLO zadzi się. Więc idealnie. Dostałem wszystkimi trzema. Czterema. Nie odważy się o stwierdzenie, że YOLO, więc... No Boże, bestia. Zapomniałem o niej. Więc otworzę sobie drzwi. Ona teraz żygo. I gdzie był Estus? Bo on był gdzieś ukryty pod ścianą. Tutaj. Procent bezpieczny, by the way. Zwłaszcza jak patrzę na tego... Kersa, który się nakłada. Au. Jeszcze fakt, że te płomienie na mnie tak były, jest taki nerwujący. Dobra. 8 estusów może być trochę mało. Nie jestem przekonany. No, jak tak zaczynasz walkę, to na pewno będzie mało. Skurwysyn. Out.
Ja nie zdążyłem się blokować. A na Lokonie wygodnie mi się unika tego Sospira. To będzie atak. Nie. Trzeba odejść, bo teraz będzie obszarówka i się tepnie. Zdarzyło mi się ratek grając z Civiciem, że on w tym momencie już drugą fazę odpalił. Po stracie tylu HP. I trochę mnie to przeraża, że on może tak zrobić. O, jestem za blisko. Moje HP-ki też powiedziały dokładnie samo. Teraz będzie druga faza. Yep. To on zacznie odszałkami. To jest ważne pytanie. Osa. Chyba? Nie uniknąłem do końca, ale mogło być gorzej. Spodziewam się trzałek teraz, by the way. Yep, czas biegać. Jeszcze się nie skończyły, by the way. Au. Oj, Arzen poskoczył. To on robi. Ja to on się jakoś tak strasznie wbił, jakby chciał jakiś atak zrobić. Au. Jop, wiedziałem, że się wyjebie. Ale po to sobie odblokowałem drzwi. Żeby mieć rozsądniejszy podbieg. Nie wiem, czy nie lepiej będzie tę walkę z odblokowaną kamerą robić, jak tak patrzę. Bo mam wrażenie, że trochę mataczę przez to, że mam zablokowaną i nie widzę ataków. Ach. Czy ta bestia spadnie od razu jak tu biegnę, to mnie zastanawia. Nie wygląda, więc na pewno tutaj mi trochę stosów będzie, że tak to ujmę. Zostawnie. Dobra, proszę nie zacznij od strzałek z kurwy synu. Czy w magę masz tak dużo? Tak się zastanawiam. No tak, graj z niezlokowaną kamerą, mówił. Czy on będzie tak? No. Mam mało HP, bo chyba jest na dwa Sospiry. Mnie to niepokoi. Też ogólnie jest na dwa ataki. Jak tak patrzę. Mam strasznie niepotrudnie rozdany HP w tej chwili. Nie wybiję go z tego co? No. To chyba po mnie. Zgidziłem z tym atakiem. Zastanawiałem się, czy może da się go wybić takich, z tych innych ataków, ale ewidentnie nie. Czy ja jestem w stanie... Zastanawiałem się, czy jestem w stanie wydać na tyle dużo HP... Znaczy, wydać na tyle dużo... Dużo, by mieć Vigor na dwa ataki, ale nie. Wiecie co, zrobię inaczej. Po pierwszym obelwanym hicie użyję Embera, żeby się wyleczyć. Bo wiesz, że ta walka jest do wygania, jeżeli się zemberuje. Bez Embera jestem w tym strasznie upierdliwym momencie, że jestem na dwa hity po prostu. Że dosłownie brakuje mi, podejrzewam, że jednego poziomu, żeby nie być. No, dasz nie strzałek? Nie, tym razem nie. Paskudnie mi się ustawił, bo nie mogłem go atakować za bardzo.
Chyba to są zwykłe pociski, kto najlepiej z rygzakiem się biega. Ach. On się będzie teleportował. Zdaje się już spadł. Nie. Zdaje co zrobi. Pociski. Pociski są ok. Jak już mówiłem, jak tylko oberwę to łyka Embera. Ember działa jak Mighty pod tym względem, że też na plecze. Boksnika, więc pewnie faza. Tak, faza. Na razie pociski. Mam mało staminy trochę. Teleport. I pewnie teraz strzałki będą. Bo zazwyczaj po pierwszym teleporcie strzałki lecą. Albo nie. Albo i tak. Okej. Okay. Estus i biegamy. Hej, jedu. Trochę przepraciłem z tymi szokami, by the way. Bo istnieje świat, który mody by mnie tutaj po prostu zgarnęły. Muszę odolować. Łychnę Estusa, póki jestem bezpieczny. On jest tu. Co robisz? Znowu strzałki. Chujowo, ale stabilnie. Strzałki w tej fazie trwają absurdalnie długo, więc trzeba je po prostu bardzo mocno przebiegać. Au. Flaszka? No. Aha, czyli nie mogę. Flaszka? Nie zdążę. Rozumiem. Flaszka? Strzałki. O Boże. Aż paskudnie się ataki ułożyły. A, to jest w miarę dobry atak, bo możemy go po niej dodatkować właśnie. On się tepnie. Wydaje mi się, że jakbym bardzo wglidził, to mógłbym spróbować go zabić teraz. Ale jeżeli rzuci strzałki, to nie ma szans. Nie, to są slow speedy. Raz, dwa. Raz. Mogę go zabić. Jak już mówiłem. Tak, tak, przeniesie mnie do danserki. No dobra, mam na tyle dużo, że mogę chcieć je wydać. Jednocześnie nie wiem, czy gdziekolwiek są sensownie czanki w tej chwili. Chcę dawać... dużo chata, po prostu. Biorąc pod uwagę, że teraz byłem na tym bardzo upierdliwym momencie, że brakowało mi... dosłownie, gdzie jest jeden punkt Fidgordo, to chciałbym mieć ten jeden punkt. Dobra. Podam serce, możemy... otworzyć sobie przejście. Ale tak powiem szczerze, że nie wiem, czy chce mi się bawić w czanki. Tak w 100% serio. Bo nie widzę za bardzo miejsca, gdzie mogę jakoś bardzo sensownie je znaleźć. Możliwe, że gdzieś są, ale ja tego nie mam rozpasowanego po prostu. I wydaje mi się, że mniej efektywnie wyjdę szukając ich. Au. Ten kolega mnie zablokuje, jeżeli go nie wyciągnę. Muszę łyknąć flaszka. Powiedziałem, muszę łyknąć flaszka. Muszę też odpalić ognisko. Ulala, stać mi pół HP na tym PD. Trochę niefajnie.
O lala. Ja go zabiję. Powiedziałem coś? Duży szat to nie do końca to, czego potrzebuję. Ale mogę usiąść przy ognisku i odnaleźć sobie to sobie, this is fine. To jest wszystko jak najbardziej w porządku. Dobra, i teraz gdzie się tu biegło, żeby jak najszybciej tę lokację przejść? Bo nie zależy. To nie jest chunk, prawda? To jest chunk, nice. Jakby jeszcze jeden gdzieś taki luz znaleźć, to byłoby bardzo fajnie. Ow. Bo wtedy mógłbym mieć w miarę sonne plus 7. To jest ognisko. Przy tym tego odpalić nawet nie mogę? Rozumiem. Kto mnie strzela? Kto i skąd mnie strzela? Ja się grzecznie pytam. Nie wiem, ale wiem, że denerwuje mnie, jak nie mogę odpalić przez taki coś ogniska. Dobra. No ja tak się zastanawiam teraz. Wiecie co, pożałuję tego, co właśnie robię. A kurde. Odrobinę więcej HP. Albo jakbym się nie podnosił tak szybko. Bo zastanawiałem się, czy mogę to przewieźć, ale chyba nie. Nie, nic nie szkodzi. To i zawsze warto. Zwłaszcza, że to też nie jest tak, że wyciągam teraz jakiś world record czy kill diablo. Tu jest bąszet i musz to jest teraz dookoła. O i drugi chunk, nice. Czy już więcej chunków nie potrzebuję? Bo nie ma szans, żebym znalazł 4 raczej. Gdzieś tak luzem leżące. Chyba, że to jest chunk. Czy możesz mnie zostawić? Ja tu biję szurki. To były twinklingi, to nie było tego warte? W ogóle mieliśmy taką rozkminę ostatnio. O Boże, co ty tu robisz? Że jakby tak chcieć w DS 1 speedrunować, to ja nie mam zielonego pojęcia, jaką nielosową broń można sensownie wykorzystać do speedruna. Szczerze mówiąc. O Boże. Dobra, weź mnie kurwo zabij. Albo i nie, I guess. Albo i tak, I guess. Chyba zabij mnie. To będę miał spokój. Bo jeżeli chodzi o losowe, no to wiadomo, że są jakieś rzeczy typu broni Black Knightów, które mają szansę na wydropienie, ale daj mi na to tak jak ten było mówione, że nie wiem, o pościgam się z Civiciem, tak? To przecież nie będziemy resetować ranu, aż łaskawie nam wydropi ten na przykład Black Knight Total, albo Black Knight Halberd, tak? Bo to trochę nie o to chodzi, to trochę celem się mija. I jedyne bronie, jakie mi tak sensownie przychodziły do głowy, to miecz Nito i miecz ze smoka. Bo inne bronie dla mnie są w tej grze po prostu za słabe, nie? Tak, żeby je do speedruna używać. Oczywiście wiadomo, mówię tutaj o tych, o Gishless. Żeby nie było, że biorę sobie Dragon Stufa i używam go z movesetem Estoka, czy jak tam się ładnie robiło. A jak tu się szło? Nie, to się po prostu biegło do góry, right? Tu się biegło do góry, tu się spadało, najlepiej się jeszcze bramę otwierało. Żeby się nie zajebać w akcji.
Tutaj się ignorowało kompletnie kolegę. Bo kolega jest w stanie mnie w tej chwili nie zmanszotować. Zwłaszcza po tym buffie. I teraz tutaj był skrót. Tu był skrót. Jadę na dół. Żegnam. Nie da się mi spokoju, co? Dobra. I wracamy na górę. Ja tylko chciałem skrót odblokować, nic więcej. Wydaje mi się, że w moim obecnym położeniu w siadaniu przy ognisku niewiele zmieni tak naprawdę. Więc jedziemy sobie na górę. I do bossa od razu. Boss nie ma mnie na hita teraz chyba, right? Right? Słynny ostatni słowa wiem. Au. Flashbacki do tej sentinela raz to tarczą. Not gonna lie. No to jest szyjec krótki, jeżeli się nie zwiedza go. D3 staje się długie, jeżeli się wywala co chwila gdzieś, albo jeżeli chce się wszystko zwiedzać. O Boże, to jest ten atak, co on toluje. On toluje, on toluje, on toluje. Au. Tego nie widziałem. To mnie trafiło. Ciekawe. Właśnie też się na tym łapaliśmy, że takie Elden Ringa, nawet jak się stara wszystko przebiec, to on trochę trwa. Tak, sosy, jeżeli się je przebiega, są naprawdę krótkie. O Boże, będę musiał windę wołać. O, najgorzej. O mój Boże, najgorzej. Moje najgorzej, bo tutaj przecież są ci. Co nawet nie wiem, czy nie bezpiecznie. Tak, zdecydowanie bezpiecznie jest. O, to ogniska danserki. Bo używamy się wtedy tylko z jednym Silver Knightem, a nie... Znaczy, Silver Lotic Knightem. A nie z jakimiś trzema. Bada trochę więcej czasu schodzi na wchodzenie po dabince i tak dalej, ale... Jest to zdecydowanie gawata świeczki, moim zdaniem. Tak, bez żadnych pomyłek, moim zdaniem, zrobienie DS3 w... jej godziny nie powinno być jakieś nawet problematyczne, bym powiedział. Szczerze mówiąc. Czy ten kolega się tam nie rzuci, czy on po prostu będzie tam chodził? On po prostu będzie tam chodził. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony szkoda, że ta winda jedzie 3 godziny. Wniosek jest prosty, nie wypierdać na Dragonfly Armorze. I tak wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. To właśnie udowodniłem. Nie, o tym razem na pewno będzie lepiej, zobaczcie. Właśnie, bo ja żadnych pieśni nie spełniałem po drodze i nie wydaje mi się, że były jakieś pieśni, które by im miały bardzo pomagać. Znaczy, z pieśniami jest ten myk, że... Moim zdaniem po prostu nie ma pierścieni, które są tak bardzo na drodze, żeby było warto po niej schodzić o te parę kroków.
A jeżeli są naprawdę użyteczne, to są zbyt daleko, żeby po nie iść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, to nie była tarcza. Przyzwyczajenie do... dobra, to jest bait attack. A? O, tak za dużo wcisnąłem. Bonk. A, bij się. Jak to dziwny mężczyzna. A, w tarczę trafiłem. Najgorzej. Właśnie, muszę na chwilę odejść. Z tym atakiem, gdzie on trzyma topór przy ziemi, łatwo jest się nadzieć na to, że ten atak robi falę uderzeniową do przodu. I dlatego trzeba go dodawać się koniecznie w bok. Jeżeli jesteśmy na dystans, bo w bliskim dystansie robi mniej więcej to. Trochę Sembera, powinienem zdążyć. Yep. Aj, dostałem po ryju od motylko smoków, czy chuj wie co to jest. Au, o, zdążyłem, nice. A? Nie gry... Ja pierdolę, ile on mi zadał. Ululu. Nie myślałem, że on ma mnie na dwa hity z Emberem. Jesus. Znaczy, ja wiem, że jestem w endgame i w ogóle i nie mam jakiegoś bardzo silnego pancerza, ale Jesus. Ja myślałem, że on ma mnie na trzy hity po takiej inwestycji w Vigor. Mam 25 Vigoru. Aż chyba Sevikowi napiszę, żeby w razie czego uważał, że tak trójmy. Coś tam wykrzyknik mu kuro, uważaj na nią. I tak muszę zaczekać na windę, więc mogę napisać u mnie dobrze. Akurat zdążyłem mu napisać, zanim winę przejechała, doskonale. To był mój ostatni Ember, by the way. Jakby mi bardzo zależało, to mogę łyknąć duszę. I jak łyknę duszę, to skoczyć po parę Emberów. Wydaje mi się, że jeżeli będę chciał tak robić, to co najwyżej na... tak, na Soul Cinder. A nie na Dragon Slayer Armora. Na podróż wiem, że tam leżą, ale... A, o, nie trafił mnie tym pierwszym atakiem. A teraz nie ma staminy. Nie mogę stosować się, jak przy nim stoję. Muszę o tym pamiętać. A, to jest ten atak. A, tak myślałem, że źle wytajmowałem. Myślałem, że w tarczy mu walne, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy on mnie teraz nie ma na hita, by the way. Nie zdziwiłbym się. Na hita nie, ale... Na dwa jak najbardziej. Na dwa to i tak nie ma z pełny HP i na... Emberze. O Jezu! Zapomniałem, że on ma follow-up. Trzeci atak, mogę łyknąć. Po tym nie ma follow-upa.
Bąk. Bąk. Okej, jak grzygają, to wolę bezpiecznie to wygrać. Teraz muszę przeczekać. Oj. Zdążę. A? Raz. Zaczekam na któryś bezpieczny atak. Taki jak ten. No dobra. Ja mówiłem, że chciałem coś zrobić, tylko nie pamiętam co w Firelinku. Chcemy zrobić w Firelinku właściwie. Embery kupić potencjalnie. Ale chyba jeszcze nie jest ten moment, żeby kupować embery. Więc na razie jestem na etapie wydawania poziomu Vigor. I zjedzenia dusz. Tutaj mam wrażenie, że dużo lepiej bym wyszedł czasowo, robiąc to. Mogę sobie ulepszyć na plus 7. Tak, prawie tak ładnie się dusze wyłożyły. Brakuje mi 55. Mam 3 poziomy z tego, co obecnie mam. Tu. No i dobra. Teraz szybki podbieg do archiwów. Chciałbym naiwnie wierzyć, że archiwa to w miarę krótka lokacja, ale wiem, że to bardzo naiwne myślenie. Bo kojarzę, że tak nie jest. I zapomniałem przy okazji tych Estusów rozdać. I jestem. Obejdę się bez, prawda? Prawda? No niestety. Crystal Sage się nie da tak łatwo pobić. Chciałbym, ale się nie da. Zapytam Twinkling. Chyba tu właśnie zrobiłem kółeczko, którego nie chciałem robić. Czyli chyba z tej strony trzeba wyjść. Teraz w którą stronę? Chyba już... Mój święty Boże, tytale. Dzisiaj robię jakoś tak, że tędy się szło. Uczank, raczej nie będę potrzebował. Ten spadek chyba nie był potrzebny. Tutaj w prawo i tu się spadało, dobra. Nie tędy, tutaj minąłem, kolega spadał. Szło się chyba tam, gdzie woskowi koledzy. Tak. Łebce zalep woskiem, a nie czekaj. Już słyszę Crystal Sage'a doskonale. To jest dosłownie ostatnia rzecz, którą człowiek chce słyszeć w tej lokacji. A? O mój Boże. Za dużo was tu. Potrzebuję się wydolować z daleka od nich. O mój Boże, jeszcze chłop nie inwajduje. Oba popierdoliło. Czy jestem w tym miejscu? No. Nope. Au. Jak to było? Sevi coś tam mówił o... Tutaj? O wyłączeniu online'a? Au. Au. No to przynajmniej nie będę miał tego invade'ów. Bez embera. God bless.
bardzo zabawny, interaktywny typ, gdzie ktoś może po prostu stwierdzić, że nie chce, żebyś bawił się grając w grę. Jak śmiesz bawić się w grę, to esencja Dark Soulsów? Czy jakoś tak? Hello? Nie, mnie zawsze bawi, kiedy ludzie mówią, że Invade to esencja Dark Soulsów. Nie rozumiem tego. Niektórzy po prostu chcą sobie casualowo przejść grę i... nie chcieć się użyć z tym, że ktoś może im wpaść akurat na chatę. Dlatego też generalnie nie przepadam za piratami, bo tam też w każdej chwili ktoś może stwierdzić, że ej, słuchaj, bawiłeś się dobrze, to teraz przestań się bawić. Pobaw się z nami 3 godziny. Bo ktoś dosłownie nie da ci żyć, a jednocześnie nie da się go zatopić, bo jest kompetentnym graczem. Myślałeś sobie, że porobisz sobie jakiś skat, bo nie? O nie, nie, nie. Baw się z nami. A, bo zatopimy statek. Frustrujące to dla mnie jest zawsze. Au. Czy ja właśnie zostałem skombowany na śmieć? Doskonale. Muszę przesadzić się w tę stronę, bo tutaj dosłownie nic nie ma. I zastanawiam się, chyba po prostu zignoruję Kasa Sage'a na dole. Muszę... to jest to, co mówiłem wcześniej, że ja muszę zacząć ignorować rzeczy, których nie muszę robić. Bo nie ma dosłownie powodu, żeby bić tego Kasa Sage'a na przykład tutaj. Mogę go po prostu kompletnie zlać i mieć wywalone. To nie jest tak, że Soulspeedy przechodzą przez ściany czy coś. Więc jeżeli go oleję, to mogę ten... to mogę mieć wywalone w dużej mierze. Jakby wiem, że on będzie na mnie wciąż puszczał spela, ale... na pewno jest to dużo łatwiejsze do ogarnięcia, aniżeli próby bicia go. Czy to nie było, że coś było w sumie, się zastanawiam. Bo nie będę kłamał, nie pamiętam aż tak dobrze do składu tego. Do składu, o Boże. On mnie zwanshotuje, jeżeli mu się tam trafić. Nie pamiętam aż tak dobrze do składu tej lokacji. Wiem, że muszę tutaj spaść. I kolega też stwierdził, że musi tutaj spaść, niestety. Dobra, jaki skrót, nie skrót. Tu jest pierwszy skrót. On jest na dół, tylko tutaj trzeba było otworzyć dźwignię, z tego co pamiętam. Otworzyć dźwignię to jest coś, czego nigdy nie powinienem mówić, bo jest to niepoprawne, ale zawsze to mówię. Bo jest to bardzo duży skrót myślowy, który podejrzewam, że wszyscy zrozumieją, ale jednocześnie wiem, że to nie jest poprawne językowo. No dobra. Gdzie teraz? Tu na górę. Tu na górę, tu się wchodziło do tej części. I tu się na zewnątrz wychodziło. Tutaj gargulce będą, ale gargulce mam zamiar mieć kompletnie wywalone. Złota zasada, jeżeli istnieją gargulce, to są upierdliwe i najlepiej olewać je tak długo, jak to fizycznie możliwe. Niezależnie o jakiej części sosów mówimy. Czy ja dobrze idę, czy tam w prawo trzeba było spaść? Da się przekonamy. Ja myślę, że dobrze idę. Let's see. Tutaj, tu jest kolejny gargulec, więc chyba dobrze idę.
Raczej idziesz dobrze, czy nie możesz wywnioskować, bo ile ci gargulców które spotkasz na swojej drodze. Im więcej, tym większa szansa, że idziesz do dobrą stronę, niestety. Tu jest bąszet, nice. Będę miał dwa do zjedzenia. Tutaj będą koledzy NPC. Cali trzej. Więc wypiję sobie flaszkę zawczasu. Bo domyślam się, jak może się skończyć zignorowanie tego, że oni są. Tu nie było ogniska, tu był skrócik, ale na ten skrócik mam walone. To nie jest skrócik, z którego chcę korzystać. Tam na górze to jest cała parada Los Ignite'ów i zawsze mnie to przeraża, jak ich widzę. Zwłaszcza, że to ci, którzy mają niebieskie tuniki i czerwone oczy. Czyli absolutnie zawsze najgroźniejszy zestaw. Dobra, i to jest skrócik, na którym mi zależy. Bo teraz przypomnij sobie, gdzie on mnie prowadzi dokładnie. Bo on się do zamku prowadzi. O Boże, jeszcze winda mi odjechała. Spotek. Się zabawaj z potem, co? Pys, 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 pys. No tak, bo tutaj jeszcze ten, jeszcze jedna w dół jechała. Już pamiętam, już pamiętam. Czy tu byli przeciwnicy? Nie. A to oznacza, że mogę. Skoczę sobie tutaj, żeby odnowić estusy i pojadę tamtą windą wtedy. Twin Bladesy nie są jakoś super bronią na książąt, bo nie można nimi aż tak dobrze trafiać jednocześnie obu, tak jak niektórymi brońmi się da. Ale też nie powinny być aż tak katastrofalne, jak Blades of Mercy i Bloodborne nie są na niektórych. Zobaczymy. Wydaje mi się, że w ogóle, że do końca już nie mam dosłownie żadnego bossa, którego mógłbym parować. Niestety. Tak naprawdę moje główne parowanie sprowadza się do tego, do Gundyra i do... Gundyr, aby Swoczersi na upartego, jeżeli akurat jestem w rytmie i Pontiff. Przy czym na Pontiffie robi mi to na tyle dużo różnicy, jak widzieliście, że wolę mieć taką możliwość. A parowanie dużą tarczą jest paskudne, jak dla mnie. Mogę teraz tu wejść, proszę? Dziękuję. Nie ma Emberu, wierzę, że będzie ok. Jak nie będzie ok, to się cofnę do Firelinka i estusy wydam. Jak ta walka przebiegała? Tak przebiegała, rozumiem. Nie wcisnął mi się ten. Nie wcisnął mi się dasz. Znaczy, wiem, że to moja wina, ale ten, ale. Po prostu go nie wcisnąłem. Czy ja chcę się cofnąć? Bo ile mam? Dwa, bo. Nie no, jak dwa, to lepiej się cofnę. Dasz chyba slide. Slide? Jaki tam slide? Masz na myśli, że skok mi nie wszedł. To chciałeś powiedzieć. Reinforce Estus, jak już tu jest, i to w sumie będą ostatnie, które zgarniam tak normalnie. Bo nie wydaje mi się, że były jakieś inne takie w miarę blisko po drodze. Dobra, spal. Jeszcze jeden spal. I do ogniska Dragon Slayer Armor.
Chciałbym, żeby te ogniska były jednak trochę bliżej, ale I guess, że nie powinien narzekać, bo i tak nie są jakoś specjalnie daleko. Ale i tak fajnie było, żeby były bliżej. Muszę pamiętać, że jestem na dwa hity. Znaczy, może nie jestem na dwa hity teraz, jak o tym myślę, ale ten jeden atak zadaje na tyle dużo, że... Znaczy, powiedzmy tak, nie uniknięcie tego ataku to jest 100% wina gacza i powinien mnie równie dobrze instakilować. Wydaje mi się, że winda w dół pojedzie. Te. Niestety. Muszę zrzucać sobie windę, bo nie wydaje mi się, że zrobię tę walkę za najbliższym podejściem. Więc jak wjadę na górę, to sobie zrzucę windę na dół. Powiedziałem, że rzucę sobie. Nienawidzę swojego życia. Dosłownie chcę popełnić sudoku w tej chwili. Okej, tym razem patrzę na przycisk i czekam, aż się odciśnie. I dopiero wtedy biegnę dosłownie. No, dajesz. No już. Okej. Okay. Nie było takie trudne. Co w tym było trudnego? Wytłumacz mi się indziej. Czy jesteś mi w stanie wytłumaczyć, o chuj ci chodziło, Shinji? Nie. Tak, też sądziłem. Dobra, czy kolega mnie zmemuje? Nie aż tak. Bong. Bong. Gdzie ty jesteś tu? Wiecie, tego ataku nie jest tak trudno unikać. Zresztą generalnie polemizowałbym, że w większości ataków Loriana nie jest tak specjalnie trudno unikać. Pamiętam, że z Shinem miałem jakiegoś w dyskusję, że jemu jest bardzo trudno jego ataków unikać i nie rozumiem tego do końca. Większość ataków w DS3 mam wrażenie, że się unika po prostu w jakimś takim rytmie tańca. Au. Gdzie ty jesteś? Rol i rol. Jeszcze rol. Timing. O, tak za dużo. Da? Estos? Pociski. Ha? To jest płomień. Trochę mam teraz ciężej wcisnąć atak, ale to się da ogarnąć raczej. Jak zacznie się teleportować do mnie? O ile zacznie? Nie, dobra, teraz na pewno zacznie. Gdzieś ty się podział tu? Nie, nie ładował ataku żadnego, więc też jest dobrze. To mnie powinno trafić. Gdzie ty jesteś, tu jesteś? Roll. Roll. Łatwo. Chwala. Pociski, po których będzie teleport. Roll, roll. Roll. Zgridziłem z jednym atakiem. Flaszka? Nie zdążyłem. Poro... Gdy mi ścięło, o mój święty Boże, mam nadzieję, że widzieliście, że mi gdzie ścięło.
I Trastomidol nie wszedł. O mój Boże. Nie wiem, czy na streamie to było widać, ale ścięło mi grę idealnie w tym momencie. Ta walka była praktycznie wygrana, jeżeli ten Leon mi wchodzi. Bo po rolu używamy Stusa, Lorian jest na hita i nie wiem, czy bym nie zdjął Lotrika na raz. To podejście powinno być ostatnim. Jeżeli ta walka tak ma wyglądać. Tak, to było strasznie niefartowne jak dla mnie. Nie zrzuciłem sobie windy, wiem, ale chyba przepoleję. Jestem słony! Jestem słony! Trochę staminy im brakuje. Gdzie ty jesteś tu? Nie mogłem się blokować. Nie fatalnie. Bo akurat krzesełka go zablokowały. Ej. Ja? Roll. Mam wrażenie, że ten drugi atak mógł nie trafić w pewnych światach. Nie gryź, nie gryź, spokojnie, nie ma po co. Widzenie to jest nastawienie stosów w tej walce. Tak? Mamy to. Dobra. Oj. Przesadziłem. Zdecydowanie przesadziłem. No i tak miało to wyglądać ostatnim razem. Te Twin Blades zaskakująco często trafiają obu, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że będą dużo słabiej trafiały. O Jezu, to było samo wspieranie pociski. Gdzie ty się podziałeś tutaj? Rozpir. Pong. Pociski, po których jest teleport. Oj, panik trochę. Trochę spanikowałem. Yep. Goddammit. To było głupie. To było głupie z mojej strony, nieprzyjemnie wciskałem Estusa w trakcie jego combo. Nie wiem, co mnie skłoniło do tego, żeby Estusować w trakcie kombosa. Nie powinienem był tego robić. To jest chyba jedno z gorszych uczuć, kiedy od razu po tym, jak coś zrobisz, wiesz, że nie powinieneś tego robić, a i tak to zrobiłeś. Paskudna rzecz. To poziom jak na to, że w ogóle się nie bije przeciwników i nie robi się pobocznego kontentu, to całkiem rozsądny poziom bym powiedział. Zaskakujący ten wysoki. A...
Nie, ale tak się zastanawiam teraz, ile by mi czasu zeszło, gdybym się nie wypierdalał nigdzie. Wydaje mi się, że to jest spokojnie do zrobienia w jakieś 2 godziny. Tak, bez większych optymalizacji, tak jak się śmieję trochę, że Sebik sobie robi dokument. Staminy. Ojej, jak ten sobie, nasz taki padek. Zazwyczaj kończę walkę mając estusy, więc może to jest rzecz, żeby je wykać wcześniej. To było przesadzone zdecydowanie, ale wyszło. Nie ocenia się zwycięzców, czy jakoś tak? Au. Chyba tu mogę szybko Estusa sobie wyknąć. To jest ta rzecz, której się muszę nauczyć, że bezpośrednio jak on robi te teleporty, to znaczy te pociski, to mogę wyknąć Estusa. To jest Soul Spear akurat, więc nie mogę. To są pociski, więc łykam. Wolę pobiegać chwilę, żeby nie melnować HP na pociski. Stamina. To jest Soul Spear. YOLO. Okej, pociski. Bąk. Bąk. Ej, niedobrze. Gdzie on się podział? Tutaj. Rol, rol. Estus. To był źle wytajmowany rol, ale wyszło. To się liczy. Nie, coś nie może pobić z teleportami. Chyba nie. Chyba. Estus? Roll. Nice, nice, nice. Lotik ma teraz dużo, więc HP niż przy ostatnim dobrym podejściu. Więc domyślam się, że to nie będzie tak dobre. Oj, gdzie nasz poziom? Tutaj. To jest Soul Spear. Muszę odejść. Bo to jest obszarówka, która coś pozdaje. No dobra. Bąk. Spidziłem potem atak. Estus? Mam dużo Estusów jeszcze w miarę. Więc nie muszę się bać ich używać. Gdzieś coś podział tą. Dobra. Bąk. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Zwykłe pociski. Bąk. 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 Zgwiedziłem po atak. Nieważne. Walka jest praktycznie skończona. Łatwo. Tak to powinno wyglądać za pierwszym razem. I tak to wygląda. Tak to powinno wyglądać za tym razem, kiedy Miro nie wszedł. Ale zdarza się. Dobra, to jeszcze tylko szybki Soul Cinder. I będzie git. Ciekawe, ile poziomów mogę sobie wydać, jak zjem wszystko. Znaczy zjem. Szybciej będzie skoczyć do majdanki. A sprzedaj, 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 sprzedaj.
Sprzedaj. Dosłownie sprzedaj wszystko, co masz. Ciekawe, ile z tego poziomu wyjdzie. Nie wygląda, że aczkolwiek. Wydawanie większości tych rzeczy mam wrażenie, że nie było mi kompletnie potrzebne. Dobra, położyć plochy. O, z tej strony. Czy w ogóle od góry nie powinien zaczynać, żeby móc sobie spadać? Czekaj, bo to był Aldrich, to jest Ludlev. To są Oczersi. I to jest Jorm. Chodź moja kochana. Pajerko. Musimy porozmawiać. I kneel. No dobra. Jak źle będzie mi szło z Solo Cinder? Nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? Bez poszlaki. Bez absolutnie choćby jednej poszlaki. Aj, bo to jest ten teleport jeszcze najpierw. Ja wziąłem teleport do tego. Okej, okay, do kina. Zastanawiałem się trochę, bo właśnie tu jest jeszcze teleport do Ring City i się zastanawiałem, czy przypadkiem nie poszedłem do DLC-K. To byłaby wtopa. No dobra. Dawaj, dziadku. Chodź, fajnie będzie. A, this is fine. A, że już koniec go, no? Tak. Ja nie taki był zamysł. Że robimy tylko tyle, ile jest konieczne. A mi nie speedane, na pewno to był szybciej, tak? Przecież no ja siłą rzecz nie jestem speedanerem. No Boże, Kerset. Są niektóre fazy, które wolę przeczekać, szczerze mówiąc. I mam wrażenie, że KSS może być jednym... O Boże. Może być jeden z nich. Teraz jest magiem. A Boże. Są masy. Ale że tak sobie są masy, bierzesz do tonie w dupę? I mean, to jest tak, że ja kojarzę mniej więcej, gdzie są wszystkie te ważniejsze szaldy, nie szaldy. Więc ogarnięcie tego to nie jest problem. A większość tytanitów się zgarnia z kupowania ich tak naprawdę. Bardziej niż ze znajdywania.
O Boże. Taka dobra okazja, żeby uścisnąć obrażenia. Czy masz wrażenie? On nie może, nie? Co mi da? Chwilę, da mi chwilę. On już mi nie da chwili. Znowu Kesset? Mam pół HP na drugą fazę. Zakładam, że niczego nie skopię. A skopię. To by mnie zabiło, by the way, gdybym tego nie uniknął. Czy chcesz zmienić fazę na maga? O Boże. Dobra, też jest zmiana fazy, na którą mogę przystać. Czas na plim plom plom. Plim plom plom. Plom. A, nie ma staminy na to. Ops. To był paskudny dół. To jest grab. Fajnie wykorzystywać chyba takie okazje, żeby się wyleczyć po prostu. Jeżeli potrzebuję. Oj. Paskudnie to doluje. Co ty zrobisz? Przed tym się chyba biegło po prostu. Przed tym się biegło. This is fine. Raz, dwa, trzy, cztery i wybuch. Wolę go więcej nie atakować tej, po tym ataku. W ziemię, this is fine. Gdzie? A nie, nie, w ziemię, przepraszam. Oj. On ma strasznie opóźnione niektóre te ataki i na tym się łapie. To planujesz zrobić. Będziesz biegał. Biegamy. Oj, jestem za blisko. Yep. Juggle, tak zwane. Ostatni Estus. Oj! No, no, no! Naj! Mamy to! Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Best side, baby. Trzy godziny. Mogło być gorzej. Godziny to zdecydowanie jest tragiczny czas jak na kompletne zero przygotowania i to, że w Soul of Death już dość długo nie grałem. Dobra. Jest to z pewnością coś, co przygotowaniem da się sensownie zbić do jakichś dwóch godzin. Bo za dużo było jakichś głupich wyjebek na bossach, na których nie powinien się wywalać, hehe, Dikonshi. Wydaje mi się, że opcja z tym, żeby pójść najpierw do Watchersów, a potem do Dikonsów jest dużo lepsza przez to, że będziesz miał odpowiednio wyższy poziom. Względnie, jeżeli będę absolutnie zdesperowany, to wezmę sobie miecz z Watcherów, który absolutnie sieka Dikonsu, ale to nie wiem, czy będę na to zdesperowany. Anyway, nie powiem, że na dziś w sumie to było na tyle. Na razie to by było na tyle, bo wiecie, haha, już sobota. I dzisiaj normalnie będzie SMT. I w sumie o tym pewnie też na SMT, ale poniedziałkowego streama nie będzie, bo zostałem przez godzinkę oskamowany i będę miał gości w poniedziałek. Trzeba iść spanku, zgadzam się, trzeba iść spać. O, także dzięki za przybycie, posiedzenie do późnej godziny. Trzymajcie po. Cześć.